Tak. Perfekto, tak? Jak to mówią? Tak mówią. And we're live. Ja cię jeszcze nie widzę. Jestem. No teraz, jestem. Teraz cię widzę. Jestem. Co się, kurwa, mecz jakiś gramy, czy co? Lords of the Fallen. Polskie rzeczy, Tartak. Aha. Faktycznie. Ja mówię Polska, wy mówicie górą. Polska... Pięknie. No nie. Pięknie. Wszyscy. Gratuluję. Gratuluję. To wyszło nam idealnie. Cały. Pięknie. Dziękuję. Już. Spokojnie. Spokojnie. Nie, nie, nie. Co znaczy nie? Oczywiście, że Polska tak. Polska ma teraz ciężki czas. No. Kto ciężki czas. Nie ma teraz ciężkiego czasu? Wymień mi państwo na świecie, które ma obecnie, wiesz, słodki czas. Nie, no nie ma, bo to jest tak, że wiesz, no. każdy kryzys, ceny paliwa, rynki, to jest wszystko tak, to są wszystko naczynia połączone. Ale no są takie państwa, gdzie jest lepiej, a są takie, gdzie jest gorzej. No. Podoba mi się, że teraz na czacie wchodzi górą, to znaczy jakie opóźnienie ludzie mają. Nie, albo robią to
albo robią to specjalnie później. Ja myślę, że Arabia Saudyjska też nie ma jakiegoś słodkiego czasu, zwłaszcza teraz. Cześć czat, co słychać? Co słychać, moi drodzy? Lord, a to Polska to jest, w sensie to robi to samo studio, które robiło pierwszą część? Nie, tam w ogóle już nie ci sami ludzie, tam już nie ma tego, Tomka właśnie. Gopa, tam już nie ma, wiesz, zresztą to robi, kurczę, zapomniałem teraz, to jest studio, które należy do CI Games. To nawet nie samo CI Games, tylko jakieś studio, które należy tam gdzieś do tej grupy, to okay. robi. Ale pewnie, okay. pewnie ten. Co mogę powiedzieć? Był wtorek, graliśmy sobie w stacje, które były super, super zen, super cute. Dzisiaj sobie pobiegamy upadłymi lordami, a w niedzielę, Tartak, jaki jest kurs na niedzielę, powiedz nam. No wiesz, wybory są. Wiele osób wzbogaciło się w ostatni weekend. To czy ja powinienem na tym zyskać również? Czy... Ty nie możesz, to byłby wtedy inside trading. Inside betting to inside by był. Inside betting, tak. Inside trading, tak. Kane pisze, że mama dzwoniła. Oh, well, yes, jestem z mamą też umówiony. No ale gdzie, grill niedzielę. W październiku? Nie, grill. Idziemy te pregroby zrobić, idziemy wyczyścić, żeby było ładnie na wszystkich świętych. No trzeba zrobić wcześniej, no przecież potem będzie parking zajęty, nie będzie gdzie zaparkować i w ogóle, więc tak, to musimy to załatwić teraz. Ale obiecuję prawie na pewno, no. tak na 95%, że dojadę w niedzielę na 18. Tak. Jakie znicze ekoludek trzeba wybrać, jak jest znicze wariacie czekoladowe? Jakie znicze wariacie? Tak mnie zapytają. Tak, jakie są w tym roku popularne znicze? Powiem ci, że są różne metody. Tak jak i ma ta postać różne... tutaj na tym, na głównym tym? No nie, no taki lampion, panie, taki lampion to by był koszt. Nie, ja kupuję taki. ale dalej świeczka, czy już jakieś LEDy, czy wchodzimy w ogóle w jakieś, no wiesz, więc właśnie. No, że one świecą dookoła, robi się krzyż z LEDów. Jaki jest teraz moda? Znaczy ja prawdę powiedziawszy nie wiem, bo ja tym modom nie ulegam, ale wiem na pewno, że LEDowe weszły i coś takiego jest, tak, że masz bateryjkę i one świecą LEDem, ale szkoły są różne. Niektórzy dostają pierdolca, jak w Lidla albo w Biedronce rzucą znicze, wiesz, 30 groszy taniej, to ludzie kupują cały ten... całą europaletę. Tak, cały bagażnik i potem to trzymają w domu i są na wszystkich świętych. Ja od lat, jak chodzę na groby, to kupuję po prostu zaraz przed bramą. Prosty znicz, bańkę, kwiatki i mam z głowy, nie? No wiesz, oszczędzać 3 złote po to, żeby jeździć dwa razy albo trzymać to w domu, to się nie będę bawił. Okej, nowy pomysł na biznes, Tartak. Płyty grobowe, LEDowe. Takie, żeby się wyświetlały zdjęcia nieboszczyka, wiesz, znicze się mogły tam, wiesz, wyświetlić. I żeby muzyka leciała. Muzyka leciała. Turn around. Dlaczego turn around? Bo to mi się podoba. Ja bym chciał mieć... Dlaczego? Chciałbym mieć na swoim dlaczego grobie. Dlaczego meatloaf ma lecieć na nagrobku? Jak tak... kucam i robię aniołka. Tak, no to okej, okay, ale nie wiem, dlaczego meatloaf, a nie jakiś, nie wiem, soundtrack z Gladiatora, czy coś, nie wiem. No i co? Turn around. Na tym to jest Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. A Bonnie Tyler, przepraszam. Tak. Także ja bym chciał, żeby na moim była Bonnie Tyler. Tak. I więc jak to, tak, mam nadzieję, że dojdziemy do tego, a wracając do twojego pytania, to podejrzewam, że taka rzecz już się stała. Podejrzewam, że jakby sięgnąć do memów za naszej wschodniej granicy, to się gdzieś już wydarzyło. Tak podejrzewam. Jaki meatloaf wariacie. Albo taki, parówka pisze, albo taki grób, który w środku nocy będzie puszczał halo, wypuścić. No nie, no to, no, to nie, no, nie, to no, tak creepy. To nie. To nie, ale zdjęcia nieboszczyka, bo nie mówię jakiś stan aktualny, nie? Żeby był jakiś kamera na ten, no, tylko... Nie, ale w sensie podejrzewam, że dojdziemy do tego, są że będą Halo? Animowane, ruchome zdjęcia. Ruchome, tak. Myślałem, że mówisz, że jak ten, jak Transformer, żeby się na grobek tak... Nie.
Nie, nie. Chodzi mi po prostu taki tablet zagnieżdżony, tak jak są te ramki na zdjęcia, że możesz wgrać kilka zdjęć, nie? OLED się zdjęcia wypalą, no ale to się będzie cały czas się będzie zmieniało. To się będzie zmieniać, no się wrzuci więcej niż jedno zdjęcie. Jak będzie mały ruch na cmentarzu, to będzie ten znaczek DVD, tak wiesz, się odbijał ten. Nie, to on będzie gasł i jak będzie, bo fotokomórka musi być. Fotokomórka. Jak będzie widział, że ktoś przechodzi, to będzie puszczał muzyczkę. Turn around. Tak, będzie puszczał muzyczkę i nie będzie DVD napisane, tylko RIP, tak? RIP będzie się odbijał od. Tak. Tak. Dobrze, skoro mamy groby omówione, to co zostało? Chyba już nic, tyle z wieści. My nagrywamy, nie? W tym tygodniu, w sobotę. Nagrywamy w sobotę i się szykuje się tłuścioch. Z tego, co słyszałem, to będzie całkiem niezły odcinek, bo ktoś tam był w tych Poznaniach i rzeczy widział. Tak, ludzi jestem, spotykał, jedzenia jadł. Teraz innym człowiekiem jestem teraz, zasmakowałem życia. To jest prawda. Życia targowego jestem teraz innym człowiekiem. Dobra, to co? Odpalimy sobie. Czat się już niepokoi, czat chce już grać. Z tego, co widziałem, to nie ma języka polskiego, co jest dość śmieszne. W kontekście twojego szalika i czapki? Tak, bardzo. Coś Gdzie był język? Sound. Nie pamiętam, gdzie albo był. W gameplay, albo w sounds. Multiplayer controls, keybinding credits. Nie ma w ogóle języka. Wiesz, to jest, ale... Bo to, no, teraz co do zasady gry... Tu jest, language, default. Okej, szukałem języka z paniocem, z italiano... Language. Jest polski! Okej, możemy zmienić sobie na polski. F i gry tak teraz, większość gier teraz ma tak, że można wybrać z menu. To kiedyś było tak, że trzeba było konsolę przestawiać. Szukałem napisu English, a tam było default, stąd przegapiłem. Default to jest bardzo, bardzo popularny język. Co to są zdjęcia 3D? Nie wiem. Boję się w to kliknąć, żeby nie zrobiło zdjęcia. Okej. Tak, tak. Jakby co, to tam pytaj, nie? Bo ja grałem w pierwszą część, to tam ci mogę wszystko... Ja wiem właśnie, jakbyś mógł mi tego Adyra historię przypomnieć, który upadł tam w tej pierwszej części, o tym konflikcie wszystkich. Konflikt był rozwiązany, historia nie jest ważna. To się ułożyło dobrze, teraz jest zupełnie inna historia, to się, jest, trzeba sobie zawracać głowy tym. Okej. Okay. Upadł i sobie głupi ryj rozwalił, tak? Nie w tym sensie upadł, tak? Ale okej. W sensie, że nie, że się potknął. No nie. Jak się uczyłeś na historii upadku jakiś tam, nie wiem, to nie chodziło o to, że ktoś się potknął. Zawsze nie, zawsze pierwsze, o czym myślałem, to, że się wypierdolił. Pierwsza część miała całkiem fajny lore i ogólnie ten zamek był super. Czyli dopisze. Okej. Okay. Cześć, Pikutka. Hej, Pikutka. To jest w jakiś sposób powiązane z pierwszą częścią? Oj, tak. Nie wiem, ten sam bohater, po prostu świat ten sam, tak? Ten sam świat i bez spoilowania, to nie jest ten sam bohater, ale jest tam wspólny mianownik. Gra ma albo wyłączony dźwięk, albo za cicho. Może być za cicho. Ja tam się nie znam. Podgłośnij. Powiedz mi, bo to jest trend, gier, które nie dodają dwójki do tytułu, tylko nazywają się tak samo jak poprzednia część, albo ktoś robił 5 części, potem robi 6 i ona się nazywa Mortal Kombat 1. Dlaczego? Teraz troszkę słychać. Nie, dobrze słychać. Jest dobrze. Jest dobrze, nie kombinuj. Dlaczego tak się robi? Z jednej strony wyszło już tyle gier, tam widzisz Mortal Kombat 11, 12 i to już jest trochę przegięcie pały, bo to nie jest FIFA, że musi ci pokazać w okładce, że to jest z tego roku, nie? Ostatnie składy i tak dalej. A dwa, że są niektóre gry, którym nie wyszło za pierwszym razem. Tak jak to miało moim zdaniem miejsce z Lords of Fallen, to była okej gra, ale jakoś niespecjalnie wtedy przypadła do gustu i oni chyba nie chcieli, żeby z dwójką ludzie myśleli, wow, okej, to jest druga część tego samego gówna, nie? Które było wtedy.
A tak jak dasz jeszcze raz od początku, to mówisz, okej, jakiś nowy start, nie? Może coś nowego. No tak, tylko jak są takie gry, które faktycznie urosły do śmiesznych numeracji, jak Final Fantasy, to zawsze jest jeszcze problem progu wejścia, nie? O, ja powiem, że nie ma w ogóle z tym ten problem. Final Fantasy 179, oni będą w ogóle absolutnie okej z tym. Ja wiem, ale to po tej stronie z globu jest raczej taka tendencja, że raz na jakiś czas potrzebny jest reset, żeby nabrać świeżaków. Ale kurde, Lords of the Fallen. Nie pamiętam, kiedy wyszło. 2014. 10 lat. Okay, nie wiem, kim zagrać. Nie wiem, kim zagrać. Mam albo ochotę zagrać czcigodnym rycerzem, bo będzie najprościej. Czarnopióry tropiciel wygląda ok, ale nie wiem, czy topór, tak, czy shotgun i tarcza to jest coś, co chcę grać w tej grze na początku zwłaszcza. Oriański kaznodzieja też wygląda pretty cool, bo wygląda jak bardzo tłusty hiszpański inkwizytor. Ma jeszcze barbwire na... Tak, coś w tym sensie. Graj wilkiem. Wilk też nie ma tarczy, więc wolałbym na początku coś, co ma tarczę. Kultystą spalenia grałem tą pierwszy raz właśnie chwilę, żeby zobaczyć, czy wszystko działa. To nie jest moim zdaniem najlepsza postać, może potem. To jest w ogóle jakiś najgorszy koleś, ma dwa wiaderka do walki. Także wydaje mi się, że albo czcigodny rycerz. Kaznodzieja jest fajny. Albo piechur z Mondstadt, albo partyzant, albo właśnie braciszek tak. Z tym no gdzieś nie, wybrał. Czad, pomóż, bo... Pomóż czad. Ja z tych czterech. Mówił. Dwa wiaderka, jeden na potwory, drugie na kupę, tak? Dlaczego na kupę? Braciszek. Wszyscy są dwa głosy na braciszka. Dobra, weźmy braciszka, ale robimy braciszka czy siostrę. A siostra też jest Tik? Czekaj, zobaczmy. To jest siostra. Okej, to dzięki za podpowiedź. Okej, no to jak tam wolisz? Co znaczy, jak tam wolisz? Co? To jest jakby bardzo indywidualna sprawa już, ja ci się nie będę pakował. O czym teraz mówisz? Ja nie wiem, o czym... Ja ci się nie będę. Można ją oczywiście... Nie. Ma być prezencja. Widzisz, tam jest masywnie i muskularnie, nie? Wiem, zszedłem tylko i wyłącznie na 100% masywnie. Właśnie. To jest z ciekawości, jak wygląda... Tak zwana prezencja. O wow, ręce jej tak faktycznie taka się zrobiła... Wyjebało ją w barach, no. 100. 100 idziemy tutaj. Typ ciała masywne. Kolor masywne skóry, ciało. Tatuaże... Nie wiem, czy mi się chce bawić w... Co ona ma na tatuaż, którego się właśnie chyba nie widzę nigdzie, żeby się dało... Może po prostu to fabularnie ma być już. Może ci. Lorem Ipsum tam. Lorem Ipsum. Nie wiem, czy da się zrobić. It's fine. To jest bardzo... Bardzo subiektywna rzecz. It's okay. I tak będziemy cały czas w tych ciuszkach. Zmień nazwę. Jak chcę nazwę, czat? Dla naszej pani. To jest wyzwanie. No. Tylko bądźcie grzeczni. To jest wyzwanie, bo... O, wiem. Berta, Gerda, widzę, poszło automatycznie nie. W niemieckie damskie imiona. Tak, pisz. Dixie, przez X. Dixie, Macja, Normus. Co? Nie może być dla pani Dixie Normus.
Come on, chat. Nie może być Dixinon, nie. Nie, nie, nie. I nie, Chester Cockfield, proszę cię, nawet nie próbuj. To inaczej, wymasz i pisz. No. Oh my god. No. Seed? Jak, seed? Czy S-I-D. No. Pacja? No. Dus. D-U-C-E. Tak jest ładniej? Seduce? Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Bo jeszcze mam Pippi Burns. Co? P.P. Burns, może znaczy... być, tak? Pippi Burns. Pippi Burns? Nie, P.P. Jak Piotr Paweł, to są pierwsze imiona. Pippi Burns, o, w ten sposób może być, tak? Jak nie chcesz. Wow. Co ja jeszcze mam tutaj znalazł? Czy ty masz notesik z tymi... Oczywiście, że mam. Jestem przygotowany. Tylko większość jest męskich. Na przykład Jack Mioff. Albo... Pisane osobno oczywiście. Albo Obviously. Ice Wallow. Oh my god. Dobra, Pippi Burns, albo, bo ja nie mam... Albo Clint, i możesz się domyślić, jak jest nazwisko. Okej. Okay. Eastwood, mam nadzieję. Nie. Także jeżeli pytasz, czy ja mam notę z tymi imionami, to tak, mam taki notes. Jestem przygotowany. Zawsze. Nie chcę Pippi czyli... Burns. Pippi Burns. Nikogo Pippi Burns nie Burns. Dobra, wybiorę coś. Chat nie jest lepszy, niestety. Jest dużo Bendover, to jest pani, przypomnę. Nazwij stara baba, mówi trufla. Dudużyna. A jak się nazywała? Anna Lewandowska? Angela. Jak się nazywała żona? Angela. Żona Mirmiła z Kajka i Kokosza. O, to jest dobre. Lubmiła? Lubawa. Lubawa, tak. Lubawa, idealnie. Piękne. Dziękuję bardzo. Tego potrzebowałem. Pippi Burns, kurde. Idź do urologa, kurde. Pippi Burns jest dobre. The latest receiver of his grace. Dobrze, że pan Kubar zaprosił Tartaka, on pociągnie ten stream. Shindo jest na mnie zły, jeszcze nie wiem o co. Shindo ma ze mną beef. Ostatnio mówił, koleś gra po angielsku. Tak by mnie tu w ogóle nie było. Napisał to. On, ten tam gra. Tak. Koleś se gra po angielsku. Pierwsze, ja pamiętam, że pierwsze Lords of the Fallen chciało być Soulsami, tak. Ale graficznie było gdzieś tak w pół drogi między Soulsami a Darksiders, takie bardziej tak. Komiksowe było. Tak. A tutaj widzę, że jest bardziej takie w stylu tej drugiej gry od From Software, nie Dark Souls. Bloodborne, no. Zdecydowanie. Koleś gra w Lords. Czy było generyczne? To było tak w stylu, no bardzo lubimy czy tą grę. Czy ta gra ma wersję pudełkową? Pytam to, dla starego Miszy. Chyba tak? Wszystkie gry mają dalej wersję pudełkową? Ty grasz na konsoli czy na PC? Gram na PC. Okej. Okay. Na padzie czy na myszce? Gram na padzie. O. Ciekawe, jak się gra w takie gry na myszce. To się dzieje. Zawiesiła się? Mhm. Aha, no to fajnie. No to fajnie, tak ładnie udostępniasz całego Steama wszystkim. No, tam nie ma nic. To nie jest to tak, co, że planuje... Nie, nie, ona pójdzie, ale ona ma tak czasami jeszcze. Ona pójdzie. Przypomnę, że premiera jest jutro, Day Patch chyba ma wyjść też jutro. Jakiś większy, więc ja jeszcze gram w takiej wersji mocno preview. The demon god Adir was finally to możemy sobie skipnąć. To możemy sobie skipnąć. Pippi Burns powinniśmy mieć już stworzoną. Musisz już zostać? Czy zapisała postać? Nie, zapisało się. Proszę bardzo, jest Pippi Burns, kontynuuj. Fajnie, zaraz się rozkręci. Już jesteśmy. Już jesteśmy, proszę bardzo. Jesteś. Splugawiony grobowiec. Co? O, fajnie wygląda.
Czytałem, jakieś recenzje się pojawiły na tych wszystkich metakrytikach no. i tak dalej, ale ty grasz na PC-cie, ponoć nie trzyma klatek na konsolach. Na PC-cie to nie jest problem pewno, co? Na PC-cie to nie jest problem? To jest prawda? Ty jak masz bifiasty komp, to no. jest w stanie to brute force'em przeciągnąć, aczkolwiek ta gra ma trochę... Za uszami, no. Mało tego, na PlayStation chodzi tak, jak chodzi ponoć, a na Xboxie też jeszcze nawet nie zaczęli pracować nad optymalizacją, więc... Okej, cool. No tutaj co chodzi płynnie. Nie, tutaj chodzi super płynnie, jest teraz wszystko na max, mówię, ale to jest, wiesz, komp, nie? Który to po prostu... połyka. Ona jak na swoją ten, to jest nieźle ten, nie? Jest dość giska. Zrób taki fikołek. Taki jak ona. Ja mogę zrobić taki ale fikołek. Taki, żebyś nie był na emergency. Nie ma sprawy, ja mogę zrobić fikołek, to jest żaden problem. Nawet, a weźcie fiki w górę schodów. Też możesz się w górę schodów? W górę schodów? Fikać? Kurde. Proszę bardzo. No dobra, w górę schodów to może być problem, no. Ale z górki to dam radę, nie ma sprawy. Jest taki aktor z no. Hongkongu, on grał w filmach z Jackiem Chanem, potem miał w Stanach już taki serial, grał gliniarza. I kurczę, i on też całe życie był taki tłusty i słynął właśnie z tego, że był strasznie tłusty, ale był bardzo gibki i szybki. Zresztą mówię, z Jackiem Chanem był tam w jego ekipie był. Jak on się nazywał? Kamień do rzucania. Także wcale nie trzeba być super, super chudym, żeby być super szybkim. Jasne, to jest trudniej. I na pewno bycie chudym pomaga w tym. Gdzie się wybierało kamienie, Tartek? Co ci nie kamień? Pamiętam już. Można proszę rzucić kamieniem... o stream z tym fikołkiem, tak. Właśnie, jakbyś mógł wyjść na schody, na klatkę schodową, Tartek, z telefonem, pokazać, jak robić ten fikołek. W dół. Nie musi być w górę. W dół schodów, tak? Dobra. Tak. To Bitlowe mówi, że z górki to się nazywa fikołek, tylko wyjebanie się. Krzyż ma więcej obrażeń, ale nasza pała kaznodziei ma stację do świętości. Więc zostawimy sobie na razie naszą pałę do świętości. Największa mechanika tej gry jest taka, że I to podoba mi się, jak to zrobili. Są dwie mapy, dwa światy nałożone na siebie w tym samym czasie i przy pomocy lampy możemy zawsze oglądać ten jakby tą drugą mapę, co się na niej dzieje. To Polacy lubią to, bo to było w tym niedoszłym... Jest, Medium. Medium właśnie. Tak, tak. I sprawa wygląda tak, że jak zginiemy, to mamy jedną śmierć darmową, bo po prostu przenosimy się do tego jakby drugiego świata wtedy. Problem jest taki, że im dłużej zostajemy w tym drugim świecie, tym robi się coraz trudniej. Mamy taki zegarek w postaci oka odpalony. I on jak dojdzie do końca, to tam jest koniec, nie? Generalnie wychodzą takie rzeczy, że cię one-hitują. Ej, czyli w tamtym złym świecie możesz być jakiś czas i musisz dążyć, żeby jak najszybciej z niego wyjść, tak? Tak. Tak. A masz jakiś benefit za bycie tam? Więcej dusz, lepszy loot? Tak, mam. Teraz widzisz po prawej stronie u góry mam mnożnik razy jeden tych dusz, a jak będę w tym drugim świecie, to on z biegiem czasu będzie rósł tam. 1,10, 1,2, 1,3. Okay. Czyli taka, no okej, okay. risk reward. Mhm. No i do tego wszystkiego będzie masa miejsc, których da się tylko przejść na drugą stronę właśnie... tym drugim światem, tak jak ma to miejsce tutaj. Tu nie przejdę, bo jest złamany most, więc muszę się samemu jakby przenieść, a tym samym wejść w to jakby takie ostatnie życie moje, nie? Nie mam już teraz tego zapasowego życia, więc muszę uważać. Okej. Okay. A jak nie masz tego życia i wywrócić się do tego drugiego świata, no. To jak możesz wrócić do tego normalnego? Są takie lampiony, które mnie są w stanie. Tylko one są tak strategicznie rozstawione, że są bardzo daleko czasami, nie? Więc trzeba... No, pewno jak ogniska, co? Jep, coś takiego jak ogniska. Ten aktor się nazywa Sammo Hung
i osega się nazywał Marshall. Marshall Law. Samo Hank. On też tak, z drugiego świata się albo wychodzi nogami do przodu, trubadur, i zaczynasz od początku, albo właśnie są takie lampiony, które... To, co zbieram teraz, te wyciskam pryszcze magiczne, to jest taka magia tej lampy. Ja mogę, zaraz wam zresztą pokażę, mogę z przeciwników wyciągać duszę, dosłownie. Jak masz tą lampę wyciągniętą, to prawym dolnym rogu ci się zmienia. Tak, patrz, mogę wyciągnąć jego duszę. Zlać jego duszę młotkiem, co go w stan wprowadzi przeciwnika. To jest jakby takie, jest dobre, bo możesz sobie kupić trochę czasu, nie, na jakimś przeciwniku. Na bossów nie działa pewnie. Na bossów nie działa, nie, klasyk. To by było trochę za proste, gdybyś mógł bossa. Nie denerwuje, jak dostajesz jakieś umiejętności, albo masz puszony, albo super broni, działa na wszystkich, tylko nie na bossów. Trochę tak, bo chciałbym, żeby gra była zawsze fair, aczkolwiek... Bądź konsekwentna. Aczkolwiek wyobrażam sobie, że to by po prostu łamało, nie? Całą grę. Kwintesencja świątobliwości. To jest ważny przedmiot. O którym jeszcze nie... Grzybowca pyta, czy bardziej ci pasuje walka w Lordsach, czy w Lies of P? W Lies of P. W ogóle... Tak już pobocznie, Lies of P jest dużo lepszą grą. O. Lies of P. Lies of P nie robią Polacy. Nie, Lies of P robią Koreańczycy, ale Lies of P to jest tak odpisane zadanie domowe od From Software, że babka się nie kapnęła i jeszcze dostałeś piątkę, nie? Tak quest to nazwał, to mi się podobało. Pytałeś o zeszłym nagraniu, nie? Mhm. Lies of P. Ja tak miałem w podstawówce, że było zrobić zadanie domowe na Polaka. Nikt go nie zrobił i pani sprawdzała na koniec lekcji, więc ja przez całą lekcję pod ławką pisałem to tak? Zadanie, że nie miałem świadomości, że nikt inny nie ma. Pisałem je tak tylko po to, żeby je mieć i było takie straszne po chuju, nie? Bo to wiesz, na Polaka trzeba było... Ale tylko ty miałeś. Ale tylko ja miałem. Jak pani zaczęła sprawdzać, okazało się, że tylko ja mam, to zawołała wychowawcę naszej klasy i poskarżyła się na całą klasę i powiedziała, że tylko pan Jank miał. Moja wychowawczyni była tak samo zdziwiona jak ja, że tylko ja miałem. Okej, a teraz mi powiedz, co utopili ci, co klasa utopiła ci potem w toalecie za to? Nie, nic. Ja byłem bardzo lubiany i popularny w szkole. Nie wiem, o co ci chodzi. Godność, nie. Trubadur pyta, czy zobaczymy dzisiaj bossa. Trubadur, obawiam się, że zobaczymy dzisiaj tylko bossa. Pierwszy boss jest taki, który ma faktycznie odsiać chłopców od mężczyzn. To jest ta figurka, to jest ta czaszka, która pozwala z powrotem wrócić do świata żywych. Ekoludku, ja zawsze matmę, fizykę, chemię, przecież przedmioty ścisłe, wszystko odpisywałem na parapecie przed lekcjami. Tej mówi, że ja ci przy tak nie będziesz mógł. O, to jest fajne, jak można kogoś kopnąć. Można kogoś kopać. Kopanie też jest dość pomocne, bo kopanie dość skutecznie wybija przeciwników z ich takich tych ataków. Jak widzisz, że on już robi i nie zdążysz, to jest szybki taki sposób na... Król Sucharów pyta, czemu Tartak nie gra. Myślałem, że to będzie skillowy stream, a nie jakieś tam latanie na rympał. No bo kiedy wiesz, jakby to się skończyło. Gra jeszcze nie wyszła. Ja bym dostał klucz i bym zawstydził, jakbym to wszystko przeszedł na tym jednym streamie. Kogo byś zawstydził? Moje pytanie jest takie, kogo byś zawstydził w tym, jakbyś to przeszedł? A kto mogę to robi, jeszcze jak się ulepszyć? CI Games, tak? CI Games byłeś... No właśnie. CI Games, co jeszcze jest potrzebne do 1916, a mam 1900... Czekajcie, muszę komuś spuścić łomot. Jest tu jeszcze ktoś taki szybki, żeby mu spuścić łomot? Sidów płacił 30. Cieszę się, że jesteście. Ja się cieszę, że ty jesteś Sidu. Nie wiem, gdzie jesteś. 9,99, dzięki. Czekajcie, muszę przecież usiąść, żeby to zrobić. CI Games, co oni zrobili? Gry. Nasze CI tytuły. Games Lords of the Fallen 2014. Tak. Twój ulubiony Sniper Ghost Warrior. Jest. Drugi również. Enemy tak. Front. Tak. Dogfight. Tak. Alien Rage. Nie wiem, co to jest. Nie no, Alien Rage. Podejrzewam, że Rage to miał nie jeden grając to. Ale... Nie wiem, jakaś dziwna strona. Nie lubię tych przekombinowanych jest stron. Jest 1930, tak, będzie.
możemy sobie szybkie to, to jak na Souls-like. Mesto pisze, no a ty tam trochę grałeś w te Souls-like i to się, że tak powiem, pewnie czujesz, nie? Trochę muscle memory jest. Ale, tak. Ale prawdą jest, że nie ma tak, że się zatrzymujesz na grupce i musisz tańczyć przez 5 minut z kimś, nie? Gdzie? Na czym? W sensie, że bo jak ja grałem w Soulsy, to szedłem tak, że byłem zastawiony tarczą, korytarzem, bo nie wiedziałem, co wyskoczy, nie? A jak był przeciwnik, to wiesz, parowanie, tarcza, atak, wycofanie się, rolka, a ty idziesz jak przecinak. Wiesz co, tu jestem cwaniakiem, bo tą część ograłem, więc wiem, co tutaj jest. Ale zaraz dojdziemy do miejsca, w których nie widziałem, więc pewnie będziemy już trochę spokojnie chodzić. Zastanawiam się, czy iść... Czy podnieść sobie witalność, czy kondycję? Muszę pamiętać, że pani jest czarodziejką, więc też powinienem... Okej, ona ma blask 18 już. 11 ma witalności. Nie. Spróbujmy bicie pałą podnieść. Jeżeli robili terrorist takedown, to się nie przyznają. Idź w blask, będziesz błyszczeć na imprezach. Nigdy nie błyszczę na imprezach. Siedzę w kącie i palę fajki. A, faktycznie, no bo tak, bo oni się nazywają CI Games teraz, a wtedy się nazywali City Interactive. Tak. No, także Pierwszy miniboss. Światłość! Światłość! On się każe mówić, fajnie jakby bohater mówił, że światłość. Światłość! Światłość, podwójna światłość. Więcej światłości. Trzecia światłość, mam jeszcze manę. A, ja mam dużo manę jednak. No to jest tam, powiem, że jesteś dość pojemnym naczyniem, jeżeli chodzi o to, że możesz mieć dużo many. Sushi Academy też zrobili, nie wiem, czy grałeś. Było super. Mhm. Ciężko się to wyszykuje, bo jak piszesz dla Sushi Academy, to wyobraź sobie, że nie wychodzi gra na pierwszym miejscu. Au, nie sparowałem tego. A nawet był. Ci zrobili też Maluch Racer. Maluch Racer był super. Czy Maluch Racer to była Proto Forza? Ej, to co to był za ruch? Łapy precz! Czy kamera dobrze działa? Kamera ma... Ma czasami problemy, ale generalnie działa ok. Ty go biłeś i teraz gdzie to, co się stało? Czemu tam jest koniec bicia? Zbiłem go. To był taki pierwszy test dla gracza. Żeby pokazać, jak sobie radzi z jakimś mocniejszym bossem. No dobra, ale to był przeciwnik, zamachnąłeś się, było Boeing i nagle jakieś nietoperze zlatują z nieba. Tak, tak, bo teraz, jest cutscenka, żeby pokazać, kto jest naszym prawdziwym złym tutaj. Okay. I tego bossa da się pokonać, tak jak w Soulsach jest zawsze boss, który ma nas zabić, okay. Ale da się go pokonać, jak jest dobry, ja nie będę próbował nawet. Mogę z nim chwilę potańczyć. To go pokonę, no. Ale ja go na pewno nie pokonam, grając trzeci raz w tę grę. Musisz go lać w pewną... Jak znam Sozy, to go musisz lać bogon albo uszczypnąć w jajce. Nie, on musi najpierw zejść z tego... O właśnie, nie przeskoczyłem go. Dobra, no to czat już stwierdził, że się poddajesz i to jest ty trochę... Nie, ja patrz, mam drugie życie, mówiłem, że ten, że... Okej, teraz już nie mam drugiego życia. Próbuj światłem. O, i on sobie teraz schodzi i teraz się naprawdę z nim walczy. Wow! Nie patrzcie się... Okej. Okay. Złe ujęcie. Tak, złe ujęcie. To było bardzo złe ujęcie. Ciekawe jak to przeszło przez testy. Mam drugie życie, a jednak nie. Będziesz mógł mu na łeb spaść. Widziałem grę z taką zaawansowaną mechaniką. Z którą zaawansowaną mechaniką? Że można komuś spaść na głowę z wysokości. To w Soulsach to jakby rzecz jest, nie? To jest prawda. Można spaść z lekkim ciosem na komuś na głowę, a można spaść komuś na głowę z ciężkim ciosem. No dobra, czyli go nie pokonałeś, umarłeś, już go nie ma, tak? Była cutscenka, jakiś pan go przepędził i ten pan, zaraz tego pana spotkamy. Co jakiś czas są przeciwnicy, którzy są chronieni smurfem w zaświatach. I trzeba najpierw lampą tego smurfa im ściągnąć. I to się potem zaczynają naprawdę jaja robić, bo oni są nieśmiertelni, dopóki... Bo chroni ich coś, co jest w zaświatach. Więc trzeba w czasie walki się przenieść w zaświat.
Tam są, ta są jaja. Okay, Kane też... dobrze mówi, jak Alan Wake i jego latarka. Trochę tak. Na 360 była taka zależnościówka. Outlast, Outworld, gdzie się biegało, goście mi się przełączało między czerwonym światem, a nie a było. Nie, a nie biegło, było chyba. Było, no. Chyba bolała. O, tak. To była platformówka taka, no. No. Zresztą to nie tak, że Guacamele i... Właśnie, i właśnie miałem mówić, że Guacamele potem to... Tak samo Ori. Ten pan. Pan. Nie kumam tego mnożnika, mówiłeś, bo się wyłączyłem na chwilę. Którego mnożnika? Jak jesteś w złym świecie, to tam się robi coraz trudniej, ale rośniesz też mnożnik. Tam jest takie oko, naokoło którego idzie zegar. Nie wiem, czy widzicie taką kreskę małą, taką podświetloną. To jest ten zegar idzie dookoła i w miarę czasu będzie mi rósł mnożnik. Ale jak dojdzie do końca ten zegar, to właściwie jest po grze. Ludek pyta, czy się można zorientować, że jesteś w zaświatach. No, trochę inaczej wyglądają. No, wyglądają zdecydowanie inaczej. Jest inna muzyka, jest ten mnożnik u góry, to a takie oko się pojawi. Dobra, on już się powtarza. A ile się na czasu, tak na oko, kursucharów? Już jakieś niecałe 10 minut? Tylko wierz mi, to w ferworze walki bardzo szybko mija czasami. Pokażesz nam, Kubar, jak dojdziesz do końca zegar? Możemy zobaczyć. Albo może zostawię wam, żebyście mogli sobie sami... Teraz co się dzieje? Teraz jestem dobry. Widzicie? Jest słońce, jest ciepło, jest ładnie wszystko. Jest klimacik. Jest takie jak w tym. W takim północno-wschodnie tereny Polski. Mhm, robitlowym. Piszę, że fajnie wygląda, ale chyba nie dygnie mu. Sorry. Nie? Czemu ta gra nie jest tak dobra jak Lies of P? No, nie wszystkie gry mogą być dobre. W sensie, albo nie tak dobre. Mówię, Lies of P jest po prostu idealnym klonem gier From Software. Jest po prostu idealne. Tam od tego, jak czujesz grę na padzie, po kombosy, po nawet jakieś tam głupie historie, po pieprzonych postaci, po bossów i tak dalej. Jest po prostu idealnym klonem From Software. A to z kolei należy do tej grupy takich... Miała miejsce próba, nie? No i to jest może trochę... Może to jest zbyt surowe, nie? Dla tej gry. Komu się większa pochwała należy? Komuś, kto dobrze zerknął, czy komuś, kto próbował po swojemu? No koniec końców musisz zadać pytanie, którą ci się lepiej gra i w której się lepiej bawisz, nie? Yep. To innego kryterium, inne kryterium było nieuczciwe. Gra typu chcieliśmy jak nigdy, wyszło jak zawsze. No. Nie, to są bardzo surowe. Naprawdę, nie chcę tej gry rypać, bo ja naprawdę mam fan z grania w nią. Znaczy na przykład może być tak, że... Ona ma bardzo... To jest bardzo niefortunne dla niej, że wyszła 2 tygodnie po Lies of P, bo jest momentalnie porównywana właśnie do tej gry i to jej nie służy. Okej, mam paznokieć, życie im zostanie. Ja pamiętam Lords of the Fallen pierwszy kupiłem na One, jeszcze na facie, na wideo, na jakiejś promocji. Za śmieszne pieniądze. Lies of P ma ten plus, że jest w Game Passie. No, to też jest prawda. Dyskutować taką ofertą. Światło! Christoph natomiast prosi światło. Jasną, prostą odpowiedź. Czyli no. Pi lepsze. Pi jest lepsze, tak. Tak. Światło. Przy czym, wiesz, to jest taka... Ja jestem przyzwyczajony do tego takiego japońskiego stylu Souls-like'ów, który daje właśnie Lies of P. Kusucharów, czyli to tak samo jak będzie ze Spider-Manem, co wychodzi tego samego dnia, co Giga Chat Mario Wonder. No widzisz, właśnie nie do końca. Nie. O tym zacząłem mówić. Fakt, że Lies of P jest 100% kalką
Soulsów sprawia, że ja na pewno po to nie sięgnę, a może to byłoby dla mnie łatwiejsze. Może w to by mi się lepiej grało. To? Tak jak nie sięgnę. To nie jest prosta gra. Mogę wam od razu powiedzieć, że to nie jest prosta gra. Wygląda prosto. Mam wrażenie, że oni... I to jest też często błąd ludzi, którzy robią gry soulsowe, że wpadają w tę taką pułapkę, że ta gra musi być trudna przez po prostu taką trudność, wiesz, taką bardzo klasyczną trudność. No narypanie przeciwników. Prymitywnie i powierzchownie. Tak, rozumiem, tak. Gdzie właśnie From Software potrafi zrobić grę trudną, ale jest trudna, bo musisz się zatrzymać przez chwilę i pomyśleć. Jak zauważysz jakieś takie, wiesz, patenty i tak dalej, to się momentalnie robi prostsza. Ta gra jest trudna, bo ją zrobili specjalnie trudną. Dobra, ten pan jest nobłem. Nie ma sensu próbować sosów, jak się nie lubi sosów. No, Ristos niby to jest prawda, dlatego ja sobie pozwalam na taką próbę raz na 10 lat. I aktualnie jestem po, jak się nazywała ta ostatnia, Elden Ring. What? I spoiler wciąż nie lubię, więc następna próba za 10 lat. Nie, tego nie chcę od ciebie. Tego nie chcę od ciebie. Tego nie chcę od ciebie. Oczywiście, że musiałem się zatrzymać na jakimś morzu. Artak zapomina, że złota rybka jest lepsza w sosy od niego. To jest akurat prawda, ale jeżeli mierzymy, ile kto czasu poświęcił, to złota rybka grała dłużej niż nie. Wyplułeś coś? Ładnie wygląda, podoba mi się. Wyplułeś. To są grzyby czy wiesz, gwoździe? To on wypuszcza takie gwoździe, które jak wejdziesz, działają jak mina. Trzeba uważać. Okay. Gdzieś widziałem, że mogę się przenieść z powrotem tutaj. Czy Shindo podniósł wątek? No. Czy Soulsy to są takie gry, które obie strony muszą oszukiwać? Bo ilekroć ja nie widzę jakichś taktyk na jakichś bossów, to jest nie tyle, że ktoś ma skilla, tylko zawsze jest stań za tym filarem, albo zeskocz na niego, albo schowaj się tutaj. W sensie obie strony wiedzą, że muszą oszukiwać, żeby ta gra była grywalna. Nie, no bo są ludzie, którzy kończą te gry nie oszukując, jeszcze grają na cymbałkach, nie? I to jest skill, nie? A tego typu filmiki, mam wrażenie, że są robione dla osób, które potrzebują jakiejś takiej małej pomocy, nie? To jeszcze jak ja pamiętam, jak grałem, nie pamiętam, czy... Ooooo! Bossy pierwsze albo trzecie, z jakiegoś bossa doszedłem, pamiętam, był jakiś smok, który ział ogniem na końcu korytarza i tam się gdzieś stało we wnęce i strzelało do niego z kuszy i... Żadne wyzwanie, tylko po prostu czas, nie? Prawda. Ale też soulsowcy lubią te takie, że gdzieś można właśnie oszukać. Pamiętam, jak City Interactive wydawało gry kioskowe, czy to też się zalicza do tej kategorii, pyta Król Sucharów. Nie, naprawdę. Nie wiem dlaczego mam wrażenie, że mam wrażenie, że myślicie, że ja tą grę jakoś nie lubię i że jest niedobra. To nie jest prawda. Witalność, jakbym sobie podniósł. Aczkolwiek siła, jakbym sobie podniósł, to by mi brakowało do ten, ale zaraz tutaj będzie potrzebna mi witalność. Siłę, idź w siłę, siła. Siła. No właśnie tą panią powinienem iść w światło tak naprawdę. Polska siła. Polska siła górą. Czemu Ken krzyczy gol? Jakiś mecz jest? Nie wiem. Może jest. Może mam koszulkę reprezentacji. Okaże się, że jesteś na mecz ubrany. Czekajcie, co tu się dzieje? Nie pamiętam tego. Musiałem to przegapić. Polacy jak błyskawica. Wystarczyły 4 minuty i Polska wprowadzi. Ale z kim? Co? No, z wyspami owczymi. Okej, okay, dobra. To jest jakaś tradycja, gdzie my gramy zawsze z tymi wyspami owczymi? Reprezentacja Polski walczy o zachowanie szans na bezpośredni awans na Euro 24. Okej, okay, dobra. Obudźcie jak z Niemcami wygrają. Ok,
Czekaj, gdzie jestem teraz? Możesz obejrzeć Niebezpiecznych Dżentelmenów, co by sobie klimat tak przypomnieć. Kubar nie obejrzy, bo Kubar zrezygnował z Netflixa. To chyba na Netflixie się pokazało, nie? Czy ja źle mówię? Nie wiem, o czym mówisz teraz. Polskie tytuły mi absolutnie nic... No bo ale to jest polski tytuł, to jest polski film, jaki ma mieć tytuł? Ale musi mieć angielski, au! Te zombiaki wychodzą bez końca w tych zaświatach też. A propos tego, co się dzieje. O, to był jakiś przedmiot. Kubar nie obejrzy, bo się na Netflixa obraził. Jestem obrażony na Netflixa, to jest prawda. Ci się pyta, to po co masz telewizor teraz, jak nie masz Netflixa? Mam inne rzeczy. Dangerous Gentleman sobie poszukaj. Dangerous Gentleman. To jest taką pisownią, tak? Czy jest G? No jak się pisze inaczej. No tak, no. Abdul pyta, jaki będzie angielski tytuł 1670. A to też wychodzi na Netflixie? Już zapomniałem. 1617? Pisane tak. A. Nie, 1670. Dokładnie tak. Albo... Ponoć Disney ma też ukrócić dzielenie się kontu, prawda? To ja widziałem, tak. że Disney tak. Nie dość, że podnieśli cenę podwójnie, 100%, to też się w hasła. Mówię, wszystkie, wywalę wszystkie te... Kończy się, nie? Te streamingi. Kończy się. Wszystkie. Nie mam w ogóle żadnych wyrzutów sumienia. Nie mogę ulepszyć jeszcze 700, okej. Okay. Powiem ci, że... A ile wyszło odcinków Lokiego? Jeden na razie. Nie widziałem. Widziałeś? Widziałem. Jak? Fajny. Nie chcę powiedzieć, że się cieszę, czy się martwię, bo sobie się cieszę jak coś fajnego, ale martwię się teraz, muszę to obejrzeć. Co czekać na mnie, że będzie cały. Nie wiem, to ma być odcinków 8, 10. Ale dlaczego się martwisz, że musisz to obejrzeć? Nie, bo jak mówisz, że problem. Dobre, to mnie kusi, żeby zacząć oglądać, a ja lubię ciągiem oglądać. Musisz się tego oduczyć, tak. Ale ciurkiem. Nie. Muszę, to uczy cierpliwości. No, ale ty nie masz właśnie, ty masz brak cierpliwości, że chodzi o ten. No, jak ja czekam 2 miesiące, to jest znaka najwyższej cierpliwości. Nie, ty właśnie lecisz do kina, bo masz FOMO i musisz zobaczyć na przykład film i nie poczekasz, aż on się tam na Apple TV pojawi za, wiesz, 2 miesiące później. No jak chcę zobaczyć film, to co mam zrobić, no? Siedzę sobie w domu, bawię się siusiakiem, nie mam co robić. Pójdę sobie do kina, no. O, jest masa takich miejsc w tej grze, że jest na przykład jezioro i myślisz, okej, okay, jezioro, postać nie potrafi pływać, spoiler. Ale jak poświecisz, to się okazuje, że można, że w tym drugim świecie nie ma wody i można przejść dnem. Ale można przejść trzymając latarnię, czy trzeba nie, iść do tego nie, drugiego nie, świata? Nie, musisz... Okej, okay, dobra. Musisz się przejść. Krusucharów się obudził, od kiedy wiem, bo usłyszałeś siakiem. Bo musi ten... Nie, bo musi... Myślałem, że będziesz siakiem bawić, się krusucharów obudził. Nie, krusucharów musi pilnie kilka telefonów wykonać. Przepraszam, chłopaki, muszę lecieć. Gdzieś ma zeszyt, na ile to jest kąt podzielone. Kto ci daje tego, tak? Mhm. No ja mam wykup, ja drugi raz kupiłem roczny, więc jeszcze tak teraz kupowałem roczny, to kupię jeszcze w tej. Tak, ja mam też kupiony roczny, był taki bundle Hulu i właśnie Disney, to jest ta sama firma. No, u nas Hulu też. I ESPN w sensie... zresztą, to jest taki potrójny ten, ale jak mi się to skończy, to ja im dziękuję. No ale co ty na ESPN-ie oglądasz, no? Na ESPN-ie akurat nie leci nic, bo piłka nożna jest teraz na Paramount Plus. No właśnie. Tutaj coś wisi. Światło. No ja mam HBO i Netflixa mam powiązanego z kablówką. I ucieszyłem się, bo robili mi taniej tego Netflixa, jak go przywiązywałem do kablówki, a potem kablówka powiedziała inflacja i podnosimy ceny. I wyszło na to samo. Ale też mi się w przyszłym roku kończy,
kończy umowa, no i kurczę. Bo im się wydaje, że jestem tak przywiązany, że po prostu oni mi podniosą cenę wszystkiego i ja nie będę miał odwagi od nich odejść, a to jest gówno prawda. Wyjebałem Netflix. Au! Wywalę wszystkie te streamingi, które będą sobie leciały w drutę. Okej, to się robi dziwnie teraz. No wiesz, Disney jest w złym miejscu teraz, nie? Iger ma straszny problem. Słyszałem, że się hostile takeover szykuje. Jakiś koleś, który stoi na czele funduszy, skupuje od dłuższej chwili akcje, co akurat nie jest trudne, bo te akcje są na szyję. I ten planuje wprowadzić do rady nadzorczej siebie i jeszcze kogoś. Prawda jest taka, że Disney już po kilku lat działa na szkodę inwestorów. Dobra, muszę wyjść z tego świata. Zaczyna się robić... Ken pisze, że wyjebał streamingi zanim to było mokre. Widzisz, jesteś teraz do przodu. A ilekroć ja chcę coś obejrzeć, wszyscy, obejrzałbym ten film. No i zaczyna się szukanie, na którym streamingu to jest, się okazuje, że oczywiście nigdzie nie ma. No i rozmawiamy o tym i ty mówisz, no na Netflixie, ja sprawdzam na Netflixie. Nie, u mnie nie jest na Netflixie. U mnie kto kupił jakiś inny... ale to już jest kwestia tych regionów, nie? Wiem, ale no, jest taki burdel. Ja ostatnio patrzę, nie wiem, na Netflixa wszedł Sztos 2 i sobie myślę, to były fajne filmy, z Polakiem widziałem, ale to zacznę od pierwszej części. Gdzie jest pierwsza część Sztosu? Na kanal Plus, a druga na Netflixie. Netflixa mam, ale Kanal Plus nie. No jestem w dupie i nie obejrzałem nic, bo najpierw chcę obejrzeć pierwszą. I? A jak wejdę na Allegro, to DVD ze Sztosem pewno 5 zł. No ale na cholerę mi DVD, nie mam, co, nie no, mam w co wsadzić, ale nie będę kupował tego śmiecia. To było dawno temu, kiedy ja piraciłem filmy i seriale, ale nie tak dawno, żebym zapomniał. To jest moje... Brzmi jak to się robi, nie? Tak. Wy myślicie, że ja już nie pamiętam, właśnie, jak to się robi. No to bardzo dobrze pamiętam. Ja nie robiłem tego od wielu, wielu lat, ale nie tak, że zapomniałem, jak to się robi, więc... Więc jak ja znam na rowerze. No. Bo oni myślą, że oni będą ceny podnosili. Wszyscy, wiesz, 100%. Jako Ludek się zastanawia, czy wujek Bebzos podniesie Amazona. Myślę, że nie. Myślę, że tak długo jak... Amazon ma mieć teraz reklamy. Tak, ale Amazon, mam wrażenie, że tak długo jak goni u nas Allegro, to będzie dokładał do momentu, aż przegoni Allegro albo stwierdzi, że już się nie chce bić. Tak, ale będą teraz reklamy leciały mi w czasie filmu. No to też jest fajne. Znaczy, Pabli to dobrze pisze. I gdzie jest Richard? Drugi sezon. Już teraz jest tak, że ja odpalam kolejny odcinek z seriala, a tam leci reklamówka czegoś innego. To można skipnąć, ale na cholerę mi to wpierdalacie, nie? No tak. Ale Richard jest nakręcony. Ja nie wiem, czy ten... W grudniu, jeżeli dobrze pamiętam, ale... Tak? Będzie dobry grudzień. Jack Richard 2. Wydaje mi się, że grudzień. Tak. Wyskakuje ten z Tomem Cruise'em. Nie. No. Tam jest boss, który oddziela mężczyzn od kupsów. Tu będzie koniec streama, bo ja nie wiem, jak tą babą... Spróbujcie coś obejrzeć na playerze. Z drugiej strony, ilekroć ja szukam jakiegoś filmu, on jest na playerze właśnie. W sensie wszystkie streamy, jak się streamingi startowały, ja miałem tego śmiesznego Netflixa. Netflix był miejscem, gdzie były filmy. A teraz są na tych streamingach są tylko produkcje własne. Oni się prześcigają, bo nie chcą płacić licencji, chcą, żeby to było koło zamknięte, więc oni się prześcigają w tworzeniu swoich własnych licencji. Też potrafię strzelać. Czasem to jest fajne, ale niestety z Netflixem jest teraz tak, że wchodzę, jakiego filmu bym tam nie wpisał, to go tam nie ma, ale proponują mi 10 innych swoich filmów, które zrobili, 50 seriali, które mają jeden sezon, bo potem ich nie przedłużył, ale trzeba było czymś zapchać bęben. Sidu pyta, moja płyta czeka jutro w sklepie, polecasz, ograłem Soulsów, ale wbiłem platynę. Jeżeli ktoś jest fanem gier soulsowatych, to jest jak najbardziej
pozycja do ogrania. Reacher jest December, ale nie ma December? Jeszcze... Nie ma jeszcze tak? Ale jak to jest Amazon, to wszystkie będą jednego dnia. To jest akurat prawda. Jest szansa, bo dobra, nie, bo nie wszystko jest. Gendin na przykład nie jest. Nie? A to chyba dlatego, nie, chyba dlatego, że jest w koprodukcji z Sony. No. Cztery odcinki są na razie tylko. Wolę, jak dusze same się dodają, a że nie trzeba do nich podejść. Jest sztuczka na to, można zaświecić tą lampę i one wtedy wszystkie się do ciebie zlatują z każdej odległości. Ale tak, faktycznie, też o tym myślałem, jak grałem pierwszy raz, że dlaczego ja muszę przejść przez te duszyczki, a nie mogę, one nie mogą do mnie przylecieć. Konfileus, no dobra. Ja nigdy nie kupiłem Apple TV. Tak, poniżej 20 śmierci, jakby mi wyszło, to by było... Właśnie minęły 2,5 roku, kiedy mi się skończył, nie? I czekam na kolejną promocję, tak jak mówisz. Xbox daje, telewizor daje, co jakiś czas są jakieś kody. Sidu pyta, czy grasz na konsoli, gram na PC i jest, działa bardzo dobrze. Aczkolwiek znane są problemy na konsoli Sidu. Niestety nie miałem okazji zagrać na konsoli, więc nie jestem w stanie ci powiedzieć, jak duże to są problemy. Co do playera, przy najniższym pakiecie reklamy są co 15 minut i potrafią lecieć w pętli. Na przykład masz reklamę Liona, kończy się i zaczyna od nowa tak 3 razy. Tego nienawidzę. Jeszcze go nie lubię, czasami potrafi się coś zepsuć, wiesz, wywali się player i odpala się odcinek od początku i chcesz sobie przewinąć i przewijasz 3 reklamy i one 3 lecą. To nie, że ci puści jedną, tylko no. On ci te wszystkie, które przewinąłeś. Ja lubię natomiast, jak siedzę w kinie i ten sam trailer dwa razy leci. Nawet jak mnie film interesuje, to dwa razy ten sam trailer oglądać, to ja nie potrzebuję tego. Oj, to będzie problem ze staminą, widzę bardziej niż... To co, coś ci podpowiedzi? Jakieś tipy? Coś tego? Czy ją bijesz na drugą fazę jakbyśmy... Au! Laser już? Na drugą fazę, dobra. Czy laser to jest druga faza? Nie, tylko mi się przełącza lampa. Pad jest obłożony trochę. A? No. Tu trzeba zmieniać. Ała. Emi pisze, że ja do kina już zawsze 30 minut później niż się zaczyna film. To jest akurat prawda. Więc z jednej strony. Chcę zobaczyć trailer, ale ten najświeższy. Możesz przestać spamować laserem. Lecą już przed samym filmem, nie? Bo to jest tak, na jest ten pakiet reklam wszelakich, od Lionów po samochody i podpaski. Tam się jakieś trailery trafią, a najczęściej polskich filmów. Ja już nie mam leczenia, a nawet połowy życia nie zjechałem. Wrażenie, że te trailery, które chcę zobaczyć, są na tym samym dysku twardym, co przychodzi film. Nie, obłożony, bo gram magiem i muszę przełączać się między... Okej, nie mam sztaminy i jest animacja, która trwa rok. Kabiltowe mówi, że to jest moveset Soul of Cinder. Okej, okay, faza Lego w plecy jakoś jest odrzucony. Nie, teraz już mi nie wyjdzie. Ona zaczyna teraz swoje cyrki będzie robić. Muzyka jest fajna, posłuchajcie. Chóry, orkiestra symfoniczna, naprawdę mnóstwo kasy musiało pójść w ten soundtrack. Okej. Okay. Trochę muszę inaczej. Nie wiem, czy nie muszę jak walczyć z nią. Face to face w pierwszej, a w drugiej jak ona lata, wtedy dopiero do niej strzelać. A, i można sobie wziąć przydupasa do pomocy. Przy czym, tak jak w Soulsach, rośnie życie bossa. I generalnie w niektórych walkach, w tej moim zdaniem, on przeszkadza, ale możemy zobaczyć, jak pójdzie. Mi się na razie podoba to, co widzę, bo to jest naprawdę fajna gra, naprawdę. Mówię, jej problemem jest to, że wyszła zaraz po Lies of P. O, tu jest pan, któremu można. Żelazny wędrowiec. Oni stoją tak przed każdym bossem i czekają, aż ich wejdzie? Nie przed każdym, chyba że przegapiłem, ale faktycznie są przed bossami i można ich kliknąć.
Czy przydupas jest usadzony fabularnie? To jest ten przydupas, który wcześniej tam rozmawialiśmy z nim, ten taki w tym futrze z tą brodą. To jest ten Kolo. Okay. Pasek życia bossa jest zasłonięty? Nie, on jest poniżej. Nie? Jest tu na dole. O, jest faktycznie idealnie pod tym. Jak zginę zaraz, a zaraz zginę, to sobie go przesuniemy. No ale to wiadomo, jak go tu nie ma paska. Okej, ona ma ataki. Okej, fajnie, bierzesz sobie tego moba, żeby był tankiem, ale co z tego, skoro wszystkie ciosy są obszarowe? Bo ona robi, tak, ona robi obszarówki, no. Na 360 no. stopni, no to... O, to już jest druga faza, okej. Okay. Jak go zaatakować, tak czy inaczej. Gościu, zejdź stamtąd, bo ty... Będziesz miał zły czas. Na odporność duża. Możesz go uleczyć? Nie. Go flaszki. Nie, nie można go leczyć. Ja już jest po nim. Ile zostało życia? Ma pół życia. Tak, to jest odpowiedzi. Zobacz, twardy. Twardy jest, jeszcze gra. Nie, już go nie ma. Podnieś go, klepnij go. Zmiana. Stamina. Najśmieszniejsze jest to, że jak rzucasz czary, to leci też stamina, więc trzeba... Te czary to takie pierdu raczej, co? Okej, okay, to był zamach w powietrze. Nie mogę jej trafić młotkiem, jak ona jest w powietrzu. A ona już teraz trafiła. Nie, ona już teraz lata. Gdzie pójdzie to? A jak teraz zginęła się coś w tym złym świecie, to ona jest mocniejsza? Chyba nie. Tylko teraz się trochę inaczej... To życie moje, tam... Mam wyszarzone życie, które muszę sobie od... Mało staminy mam, to jest... Myślicie, że o nie! Zrobiłem unik, ale i tak mnie złapało. Dobra, ale z tym przydupasem jestem w stanie to... ją znukować. Jak jest pan w drugim świecie, to sojusznik też się przynosi. Tak. Tak, on też jest, on też sobie walczy. Te światy są tak na siebie nałożone, że ciężko powiedzieć, w którym on jest. Ile mam tych? 7. Mam ich dużo. Jak Ludek pyta, czy myślicie, że przydałby się taki patent dla streamerów, że no. widzi na Twitchu, że widz na Twitchu nie widzi interfejsu gry, pasków i tak dalej, a gracz widzi normalnie. Czekajcie, myślę, że nie. Czekajcie, myślę, naprawimy to. Myślę, że gracze chcą widzieć całą grę i komplet teraz, informacji. Teraz będziecie widzieć wszystko, będziecie widzieć pasek bossa. To szare życie się odnawia po trafieniu, tak. Więc gra ma trochę również jak Lies of P, trzeba być czasami odrobinę też agresywnym, zwłaszcza w tym drugim świecie. A co to masz z prawej strony na dole, nad tą lampą? Co to za dzwoneczki są? To jest ta moja laska, którą rzucam czary. Okay. W ogóle nie wygląda jak laska na tej ikonie. No bo to jest końcówka taka. W ogóle nie wygląda jak końcówka laski, no. Zawsze masz, znaczy do wyboru masz zawsze tego samego przy wypadku, bo jest zmienić, tak. Tak jak w tym wypadku tak, ale byłem przy bossach, gdzie było 3 do wyboru różnych. Mhm. No bo w Elderingu też tam były wilki, nie wilki, taki dziki tłum, nie? Nie, nie od tego. Kurde, zużyłem sobie leczenie. Niektórzy byli lepsi do tankowania niż inni. O, grzyb był taki, taki latający grzyb był chyba, nie? Był. Myślę, że fabuła jest tak, zawiła, nie wiem czy nudna, ale za długo by tłumaczyć. Meduza, tak, to mogła być meduza. On już zginął, tak? Ja jestem w drugiej fazie, już z nią
No to tym razem nie poszło. Jest tam. Jak na czarodziejkę, to mam wrażenie, że te czary są po prostu za słabe na początek. To samo jak próbowałem grać piromantą. Ohoho, okej. Okay. Mana się nie odnawia sama. Mana niestety jest pula, którą mogę sobie... Okej. Okay. Mam takie kamyczki, te niebieskie, którymi mogę sobie ładować, przy czym nie ładuje się cała, tylko ładuje się czasowo. Skrzywali strumienie we mnie. Okej, okay, muszę w tej pierwszej fazie... W ogóle nie wiem, czy ten trzydupas to jest dobry pomysł. Tak jak mówię, robi się boss trochę trudniejszy wtedy. Czy mam wrażenie, że więcej obszarówek wali, no ale z drugiej strony masz trochę wolnego. Ale ja muszę chyba pomóc, zamiast strzelać, ja muszę chyba bić panią. Ciekawy wybór imienia, bo Pieta to jest taka... No? Pieta to jest taki temat tuce. Może być rzeźba, obraz, Matka Boska trzymająca kochającego Chrystusa na kolanach. Mm-hmm. Jest to celowy. To nie jest przypadek. Nie co, masz go. Chcesz, że chcesz mu pomóc, tak? Musicie robić ping-pong, raz ona go, raz ty. No właśnie... To nie dalo ciało do ciebie, mój drogi. Jest agro na mnie teraz. Nie możecie przy mam sobie, tak mało, tak mało mam życia i staminy, że ona mi rozbija... Miała... ją prawie rozbiłem, ją zrobiła AOE. I zginąłem. Pieta to Piotrek po angielsku? No nie. Akurat nie. To żyje się szczęściem, że ktoś martwy. Nie, jestem w tym drugim świecie. Jest butel, aha, okej. Okay. Nie planowałem zginąć przed pierwszą rundą. O, piękny zamach. Warto by w drugiej fazie jeszcze żyć, tak, mieć tego przydupasa i być na pierwszym życiu. Emik pyta, czy możesz więcej flaszek dokupić. Mogę, ale nie w tym momencie. No rozumiem, że w tym momencie to nie znaczy, że w trakcie walki z bossem, przed bossem też nie możesz zwiększyć liczby. Rozumiem, że parowanie, osłona tarczą jest, a deflekt też przenieśli. Jest ten super parowanie. Ja je robię, tylko nie wiem, czy widzicie. Ona jednym uderzeniem ściąga mi całą staminę i wyszarza mi prawie pół paska życia. A robi combo czterociosowe. Chcę spróbować bez niego. Ja ją przeszedłem, tylko nie panią magiem. No właśnie. Kim wtedy grałeś? Momentalnie grałem panem z buławą? Nie, jak się nazywa to na łańcuchu kulka? Korbacz. Z korbaczem. Bagietka, nie bagieta. Korbacz. Chciałem pytać, czy uda się tak zrobić, żeby cię nie trafiła. To jeszcze nie było brane pod uwagę. Kain może przy następnym podejściu, jeżeli to nie... Tak, muszę grać jak wojownikiem. To nie ma tak, że jakieś rolki robisz, masz jakieś klapki nieśmiertelne? Mam, oczywiście, że tak. Tylko właśnie grałem... Chciałem grać jak magiem i strzelać do niej, ale widzę, że w tej grze magia tak na początku jest... No chyba jakby jest temat przewodni. No niestety ona w tej drugiej rundzie jest tak...
mogę jej trafić młotkiem, jak ona wisi nade mną. Cierpliwość na zbroi, co ona zejdzie. No i uciekam, nie? Twyżasty podpowiadasz, jak blokujesz, to nie wolno twarzą blokować. Też nie znam dobrze jej movesetu jeszcze tak do końca. Nie wolno blokować tarczą, to jest akurat prawda. Najpierw jest jakiś filmik odpad. Zobacz, jak jest podobny. Ona jest upierdliwa, no. W każdym myślę, że już jest po wszystkim, a zapominam, co się dzieje. Tak, jest to druga faza. Nie miałbym problemu, gdyby cała walka była jak ta pierwsza faza. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Jestem w stanie, już wiem, jak ją parować. Ale ona zaczyna latać w tej drugiej, zaczyna przywoływać tych kolesi, strzelać z laserów, latać. Co chwilę mi odlatuje. A moja magia zabiera jej 68 chyba jedno uderzenie. Gdzie młotkiem robię 3 razy więcej. No ale to jest jakby historia magów w grach. Oni na początku cierpią, a potem są mocni, no, nie? No. Ken pyta, czy macie save'a wysłać po tym bossie. Wszyscy jesteście dowcipni. Wszyscy jesteście dowcipnie. Mogę sprawdzić, czy quest jest online, to by ci przeszedł. O, ona ma takie momenty, że nagle staje w miejscu i się zastanawia. To jest sposób. Ja ten moveset ja szanuję. O, teraz nie weszła tasza z jakiegoś powodu. A, i bossowie wybijają... Oh my god! Czyli dopyta, czy jak podniesiesz te dusze, które opuściłeś, nie dostaniesz jakiegoś buffa. To powinno brać więcej. To wzięło 343. Ona ma 3000 życia. Oh my god, znowu wszedłem w to! Już mam po całym życiu. Mogę już zacząć jeszcze prawym, raz. Prawym myszkiem ją atakuje. Idę sobie zginąć, bo już nie mam... Nie mam no życia. Idź sobie gdzie indziej. Nie mogę iść indziej. Nie, ja ją pokonam. To tylko... idź w drugą stronę, tak tam skąd przysiadłeś, tylko w drugą stronę idź. Dojdź do początku, tak akurat zobacz go. Godzinę już grasz, akurat dojdziesz na początek gry w drugą stronę. Iż ona teraz będzie robić 4 pod rząd uderzenia. Idź do Taurona. Tauron, wtedy tej firmy. To jest ciekawe. Widzieliście, jak klatki nieśmiertelności miał unik na laser? Nawet w tą stronę... Czy się sugerował, że gra oszukuje? Nie, to mi gra mi pomogła. Dała mi klatki nieśmiertelności do samego końca jej tego lasera. Ostatnio oglądałem jakiś filmik o starych mortalach i nie pamiętam, czy o pierwszym, czy o tarcza drugim. Tarcza ma dasz 30% fizyczne. Co? Jeszcze raz. Oglądałem filmik o mortalu, tylko nie pamiętam, czy pierwszym, czy o drugim. I te arkadowe wersje oszukiwały. Nie wiem, czy potem to było też przeniesione na wersje na konsole osobiste. Ale mimo iż gracz jako pierwszy na przykład wykonał uppercuta, to przeciwnik i tak cię chwytał i cię przerzucał, nie? W sensie okay. gra była tak napisana, że nawet jak byłeś pierwszy, to cios nie wchodził, tylko gra oszukiwała coraz bardziej, im wyżej na drabince byłeś, nie? Czyli pierwsza walka łatwa, druga walka łatwa, a trzecia już gra zaczynała oszukać, oszukiwać i z każdą kolejną walką coraz bardziej oszukiwała. Dlatego było takie uwarunkowanie, zresztą od tego, czy byłeś graczem pierwszym, czy graczem drugim, to gra liczyła jakoś priorytety. I jak grałeś już tylko komuś, to powiedziałeś, że niektóre ciosy ci nie wejdą, że jesteś graczem pierwszym albo graczem drugim. No to już były ograniczenia samej gry. To była gra, która się wywodziła z automatów. Ona musiała zarabiać, czyli gracze musieli wrzucać w kolejne dolce. Kusucharów pyta, czemu wybrałeś progiejkę, skoro się nią źle gra? No bo nie wiedział, jak się będzie. Skąd mam wiedzieć, jak nie spróbuję, to... Właśnie zepsułeś mi z dzieciństwa w tatę. No, sorry. Automaty były robione po to, żeby zarabiać pieniądze, ale nie przyjemność.
pyta, czy to są odskoki i rolki osobno. Odskoki i rolki są osobno, tak. Ale ten filmik... Czego dostałem teraz? Obrażenie, jak byłem... Wszedłem jeszcze, to nie spadło do końca. Oh my god. To jest Mortal Kombat. Mortal Kombat 2. Oszukuję. Taka cię bije, nie? Bije mnie, no. Próbuję tej drugiej fazy się... Znaczy, jak stoi przy mnie jest okej, okay, ale jak zaczyna... No jesteś trochę poszkodowany. Ona się momentalnie oddala, jak tylko dostaje... Muzyka rzeczywiście idzie w epicko. Zastanawiam się, czy w dobie dźwięków generowanych przez AI i ludzkich głosów faktycznie można na przykład kurki zastąpić taką technologią. Co zastąpić? No bo kurki. No kurki. Bo, wiesz, no podejrzewam, że wiesz, no nie każdej gry stać na to i nie każda gra potrzebuje, żeby faktycznie orkiestra symfoniczna grała, nie? Więc to się pewno cyfrowo wszystko robi, nie? Masz pod klawiszem, masz trąbkę, cymbałki Myślisz? I tak dalej. Myślę, że tak. W sensie no są takie gry, które jeszcze to robią, nie? Jasne. Ale w większości przy przypadków to można zastąpić, nie? Byłbym niesamowicie rozczarowany, gdybym faktycznie zobaczył filmik, że oni to robią na keyboardzie. Ja myślę, że tak. Lub jednak myśleć, że to faktycznie żywy ludź ogląda, gra w te... Wiesz, wyobraź sobie, że musisz taką orkiestrę 20, 30, no, 40, ci ludzie muszą zarabiać. Ci ludzie uczyli się gry na flecie tyle lat. No i ja to... Czy muszą mieć też pracę? To jest argument i ja to rozumiem, nie przeczę. Chyba cały Hollow Knighta jest cyfrowy rap. No. Większość jest nagrywana z klawiaturą MIDI i dobrymi pluginami. Mają wybór robić muzykę. Oh shit, słuchaj mi. Na ulicy grać w Cieszynie, czyli do nich. W sensie ja podejrzewam, że to nie wiesz, jak ktoś śpiewa w kurku albo gra na instrumencie klawiaturze. Oh my god. Nie ma pretensji, że robi grę, że robi muzykę do gier. Praca jest praca, tylko pytanie, czy oni tą pracę jeszcze mają. Ktoś ich właśnie nie zastąpił cyfrowym pluginem. Nie mogła poczekać. No, ona nie poczeka, ale powiem tak, nie wiem, czy to jest zmęczenie materiału, bo ja zwykle w takim momencie to wyłączam grę, odpalam sobie koda i następnego dnia idzie mi szybciej, nie? Ty jesteś uwięziony na streamie, ale zastanawiam się, czy z tym przydupasem się już lepiej. Z czym? Z tym przydupasem? Shit. Jest biorę i tak mało życia. Co się mam wrażenie, że on by ci się najbardziej przydał na tej strefie, kiedy... Bo ja już jestem w stanie, już mniej więcej wyczaiłem jej moveset, jestem w stanie go minąć. Ale te ciosy, które zadaję, robią tak mało... Dobra, spróbujmy z pomocnikiem w takim razie. Tylko z pomocnikiem bić, czy z pomocnikiem strzelać? Ja muszę zacząć strzelać tą postacią, to jest kurna czarodziej. Znaczy, nie wiem jak, ale zrób tak, żeby on przeżył do drugiej fazy. Ta. Bo w drugiej fazie masz fazę. Tylko widzisz, on tankuje fazę, ja go biję, ona bierze na mnie agro i on już nie jest w stanie złapać agro na siebie, ale to jest okej. Okay. Król Sucharów, Tartak żart specjalnie dla siebie. Z jakiego rezydenta grają studenci medycyny? Resident Evil Village. Wow. Nie. Ale kurwa, muszę lecieć. Bo... Tak? Poczułeś się źle, tak? Bo mi się zakończyło.
wiem, czy mam się kupić, czy co. Na koniec filmu pan Kubor przełączy się na inną postać i pokaże, co jest dalej. Taka opcja. No fajnie też, jakby się udało tę postać. I co on teraz robi? Czemu tutaj jeździ? No wiesz, to czeka na tej... ...mącym tym, ale... Go, go, pipi. No, widzisz, już ma, proszę. Wie ten. 3/5 życia już jej zjechaliście. Nie mogę jej trafić. Stoję pod nią, ona robi, ma animację. Ale zmartwił już. Jakim cudem grasz już dzisiaj? Rafik to jest kod recenzencki. Raz na ruski rok robi ten atak, ale to wtedy, kiedy... No ale też masz drugie życie, ona już ma mało życia. Ona już jest twoja. Ona teraz... Ona robi teraz sranie wszystkim, co ma. Może musisz po prostu przetrwać. Ona już nie chce walczyć, ona już teraz będzie srać laserami. O, wszystko robi, wszystko... Popatrzcie na pole walki. Czy ja mam cię trafić, rady. Kobieto? Moje rady to są bardzo dobre rady. I już, odskok, już. Rasi się udało ją, tak, ją trafić. Ona już, nie będziemy walczyć na takich zasadach. Ja myślę, że to jest gra cierpliwości teraz. Musisz czekać przez minutę, aż ona robi te swoje cyrki po to, żeby ją raz ją bojknąć za dwa. Zrobiła... Momentalnie zafejkowała laser. To Żaski mówi to teraz naprawdę. Dobra, teraz już z przedupasem. I na serio. Ona musi tylko przestać być straszną pipą. Pindą. Ale ona wie teraz, że na poważnie jedziesz? Teraz wiesz, że na poważnie. Chyba powinienem sobie naprawdę zostawić to strzelanie tak na ostatnią, tam kiedy ona już jest totalnie szalona. O to strzelanie dlaczego zostawić? Bo co, bo mana ci się wyczerpuje? Tak, no mam tam dosłownie kilka strzałów. Większość z nich nie trafiam, bo ona jest tak niesamowicie mobilna. Ty, fajnie jakby się po 50 próbach boss przechodził sam. No były takie gry, które próbowały, tylko wiesz, gracze mają, są takie gry, które próbują sterować poziomem trudności, w zależności od tego, jak graczowi idziesz, pomijając klasyczny matchmaking. Tym rycerzem zaczyna, ała. On ma masę staminy, ma tą tarczę, odporność, tam 70 na obrażenia fizyczne, tam można wszystko przyjąć, co... Zające jak Valkyria z God of War. Tak, Valkyria. Śmieszne jest to, że ona walczy z nim, ale ja dostałem wszystkie obrażenia. No mówię ci, ja mam wrażenie, że jej się moveset zmienia i ona wybiera takie ciosy, żeby na wszelki wypadek napierdalać wszystkich. Tak. I ten tank, co go sobie załatwiłeś, to taki okan dupy. Dobra, zmniejsza, nie ma drugiej fazy, to jest prawie martwy. Wiem. Nie wyszło, dostałem za dużo razy w pałę. To jest praktyc tam. To jest praktyc ra. Co jest za... On nie żyje? Za drzwiami. Nie pomaga mi to, że ja się do niej podchodzę. Za drzwiami jest hub. W sensie tam się ten wchodzisz i się pojawia tytuł, tak? Lords tak, tam Fallen. Jest Lords of the Fallen, tak. Rozumiem. Rozumiem, że tutaj wyboru poziomu trudności nie ma. To jest taka gra co do poziom zasady, trudności ale... jest Souls-like. Rozumiem. No powiem ci, że jak ja teraz gram w gry, to już się... Nie uciekaj! No kiedy ona nie chce z tobą gadać, no. Nie chce mi się z tobą gadać, no.
tym ty jeszcze jesteś w tym dobrym świecie. To jest moim zdaniem dopyknięcie. Stamino wróć. Nie, jakbym miał 1/4 życia, to może jeszcze. I już uciekam. Okej, teraz jestem w tym gównie. Jak trzyma się pan między jednogami, to dobrze panu idzie. To na dwoje babka wróżyła. Raz się postanowi zamachnąć na 360 i nie ma rozmowy. Z tymi motylkami. Ona robi to uderzenie, które uderza i wychodzą te liście. I może, nie musi, zrobić drugi wybuch z tego. I po prostu to jest tak randomowe. Brzmi jak gra wideo, no. Dobra, ale dostałem tam po prostu za dużo razy. Tak, początek był. Za dużo razy dostałem w pałę od niej. Wszystkie te zamachy w niego weszły we mnie, więc... Teraz będzie dobrze. Maksimum effort. 100%. Ile mam czasu? 30 minut. No jest spoko. 3 razy zdążysz. Słuchajcie, all nighter. Tartak. Nie, no ja nie akurat, ale... Mi tam betka stygnie, więc wiesz. Zabij ją. Teraz łatwo, tak jest. Cześć Mateusz. Ona ma na mnie już agres z jakiegoś powodu, jak ja nawet w ogóle jeszcze nie mam nie... Jeszcze z nią w ogóle nie walczyłem. Koludek dobrze mówi, ty po prostu źle grasz, bo musisz się skupić, w sensie musisz się pochylić do przodu, łokcie na kolanach, wiesz, taki 100% gracz skupiony. Badu, ja widziałem, ile wszedłeś na streamie Lice of P, to byłem pod wrażeniem, ale widać czarno gra. Lice of P grałeś, jak nas nie było, nie? Tak? Tak mi się wydaje, bo ja nie pamiętam tego streamu. Jak widziałem, ile przyszedłeś na streamie, Lice of P, byłem pod wrażeniem, ale widać karma. Co znaczy karma wrac? No co się tam ci szło za łatwo, to teraz masz. A. Do przerwy prowadzimy wielkimi wyspami owczymi. Mighty wyspy owcze. Królestwo wysp owczych. Swoją drogą czemu na przykład petycji nie zrobić, żebyśmy się zmienili na Wielką Polskę albo Mighty Polskę, no. Silną Polskę. Mam wrażenie, że tak trochę nazywamy ją. Silna Rzeczpospolita Polska. No dobra, ktoś się ciebie pyta, skąd jesteś z silnej Rzeczpospolitej Polskiej. Widziałeś już ten film Stwórca? Nie. Tam jest jedna rzecz, która mnie zastanawia. No. I to nie jest spoiler. Tam jest taka koncepcja, że państwa Azji utworzyły jedno wielkie państwo, nie? Się tam nazywają jakaś, ale nie wiem, czy się po prostu nazywają Azja, czy co tam, Królestwa Azji, Państwo Azji i tak dalej, nie? Wybrałeś sobie tak dobry moment na... To, na opowiadanie? No, mów. I to mnie zastanawia, czemu oni się nazywają Oczywiście, że wzięła się tak. Królestwo Azji. Przecież Azja to nie jest nazwa, którą ludzie mieszkający w Azji nadali Azji, tylko Europejczycy, nie? Którzy przybyli do Azji, namalowali mapę. Nie znam genezy. Ja też nie, ale założę się, że jak wiesz, że jak ktoś założę się, że jak ktoś nie wiem, w XVII wieku przypłynął na wyspę i nazwał ją Nowym Amsterdamem, to Indianie tam mieszkający na miejscu nie powiedzieli tak, to jest, dziękuję, że nazwaliście to Nowym Amsterdamem. Nie wiedzieliśmy, jak nazwać nasze miejsce, które od lat tutaj... Widzieliśmy, jak to się nazywa. Nie? Of course! Nowy Amsterdam! Żyjemy tutaj Tato! Wiesz, od tysięcy lat i nie wiedzieliśmy, jak to miejsce się nazywa. A teraz wiemy, że się nazywa Nowym Amsterdamem. I tak samo jest z tą Azją. Czemu dumne państwa Azji utworzyły państwo i nazwały je, nie wiem, Wielką Azją. Czemu nazwały je nazwą nadaną przez
przez kogoś, kto nawet nie pochodzi z tego obszaru. I to mnie strasznie swędzi z tyłu głowy i też muszę sprawdzić i poszukać, jaka jest etymologia słowa Azja, bo daje głowę, że w cudzysłowie Azjaci nie nazwali go Azją, nie? Jak znam życie, to biały człowiek znowu wmieszał w to swoje białe palce. Żyjesz, mroczny, żelazny rycerzu? Tata wspaniała rozpinka. Szybciej byłoby googlnąć, dlaczego Azja jest Azja. O tym mówię, bo może się absolutnie mylę, nie? Tylko, wiesz, no to jest tak, że biały człowiek przybył do jakiegoś miejsca. Jakimś cudem przeżyłem to. Dał mu nazwę i teraz z jakiegoś przedziwnego powodu ludzie, którzy tam mieszkają, się identyfikują z tą nazwą, a nie tą, której używali miliony lat wcześniej, zanim tam biały człowiek przybył, nie? Czekajcie, gdzie jest atak z kosmosu? Stąd. Już koniec many? Nie, koniec staminy. No dobra, Asios oznacza kraj wschodzącego słońca, ale Asios z akadyjskiego. No to Acios. Akadyjskiego. Acios. Okej. Okay. Akadycki, czyli używany w Mezopotamii. Okej. Okay. Mezopotamia to już Azja. Okej. Okay. Mniejsza, ale wciąż. Ale wciąż Azja, więc mogę się mylić. Kto pokonał Pietę za 20 000 razem? Się, widzisz. Widzisz. Zajęliśmy cię inteligentną rozmową. Nie, przestałem was słuchać. Przestałem was absolutnie słuchać. Jak słyszałem tylko co jakiś czas, jakieś Mezopotamia wpadało mi do ucha. No, po prostu musiałeś się ten. Ta krew ma dziwną animację. Na początku myślałem, że coś jest nie tak z grą, ale to jest by design. Ale wygląda fajnie, wygląda jak poklatkowo. No. Jak te filmy Lego, nie? Swoją drogą widziałem, że pojawił się jakiś filmik Lego, ale nieautoryzowany na jakiejś licencji. Teraz nie pamiętam, co serio? To było. No, zaraz ci podpowiem. Ketchup. Wszędzie ketchup. Że Syrax i Sektor w Mortalu mają ksywę Mustard and Ketchup? O. No. Śmieszne, nie? Jest taki kanał na TikToku, który robi porównania Fatality na konsolach i na Switchu. I to są często tu różne Fatality. Nie pamiętam, czy Syrax, czy któryś ma takie, że wypuszcza masę takich bomb, tych kulek. Jest takie oddalenie na planetę, Ziemię i taki wybuch taki w jednym miejscu. No. Well, na Switchu jest czarny ekran i tylko słychać. Aha. Why? Nie wiem, najwidoczniej to było za dużo dla tej małej maszynki. Znaczy chyba już nie żyjemy w tych czasach, że Nintendo nie chce pokazywać takich rzeczy, więc pewno no, nie mieściła się ta ziemia tam na tym kartridżu. W ogóle ta laska miała trochę vibe z Blasphemous. Tutaj jest ten motyw męczeństwa i jest tutaj bardzo mocny. Zauważcie, nawet nasza pani czarodziej ma drut kolczasty na tym kapeluszu. Jest tego tutaj masa. Gdzie ta cała ta magia, ten to wszystko jest właśnie kolczaste, jakieś takie krzewy. Jest tutaj ten motyw męczeństwa jak najbardziej. Lego Jurassic Park The Unofficial Retelling. To jest ciekawy zabieg. No, zobaczymy ten projekt. Czekajcie, gdzie ja mam? Czy ja powinienem wejść tutaj w ten zaświaty? Nie, tu miałem wejść. Już pamiętam. Wszystko jest pod kontrolą. A nie, to logo tego, logo Peacocka jest z przodu. Myślałem, że to faktycznie jakiś fan zrobił, a to tak? Peacock po prostu zrobił tak.
Jeszcze raz. Jeszcze raz Park Jurajski, tylko że Lego. I to nie jest tą metodą, co Lego The mówi. To jest widać. Okay. Cash grab. Sprawy nie było, odwołuję. Parówka trochę jak Blasphemous. Blasphemous to jest tak mocno, nie? Krew i tak dalej. Tutaj jest odrobina tego. Jak się nazywa super jednostka w Gdańsku? Nie wiem. Co to jest super jednostka? Jedna gdynianka. Bursztyn. My się w bursztynach i śledziach się rozliczamy. O, ten koleś ma wytrzeszcz. Coś jest nie tak z jego oczami. Most podjemnego spoczynku. Cudowny pojedynek po 20 na zębach pokonany za pierwszym razem, tymczasem obowiązki zawają jego wieczór. Na razie, cholera. Nie za 20, 30 którymś. Falowiec? No jest taki budynek w Gdańsku. Pracowałem obok falowca kiedyś. Falus? Falowiec. Falowiec. Falusy też. Miał ksywę Falus? Mhm. Falowiec. Pracowałem w budynku obok falowca, który był wysoki, nie wiem, na 14, albo na 17 piętrze pracowałem. Możemy się leczyć. I codziennie widzieliśmy, Sfinks, jak ktoś na dach wyprowadzał psa. Wyobrażasz sobie? Okay. Ludzie wychodzili na dach i pies srał na dachu i wracali do mieszkania. Mieli pewno tak samo blisko na dach, co mieli do wyjścia przed blokiem, ale... Jest ciekawy zabieg w tej grze, bo Blask, który jest teoretycznie naszym taką inteligencją, w tej grze oni to nazywają Blask, ale to jest tak naprawdę int, jest masa przedmiotów, które nie mają opisu, tylko pisze właśnie zwiększ współczynnik Blasku, aby zdobyć większy, szerszy wzgląd. Nie, gra ci nie powie, co robi rzecz, dopóki, jak masz za małą inteligencję na postaci, to jest śmieszne. Fajne. Może sukienkę sobie kupić. To jest ta sama sukienka, którą mam. Nie masz zwojów identyfikacji, nie? Nie możesz. No. Szaty neofity. Dobra, na razie nie będę się przejmował tutaj tym. Ten pan jest strasznym burakiem. W Katowicach jest super jednostka. 794 mieszkania. Co to znaczy? Wyjaśnij mi żart. No to pewno nazwa na jednostkę. W sensie, że to jakiś taki duży budynek, tak? Który ma tyle mieszkań? No. Okej. Okay. Tarcza 46, to by mi się przydało. Klucz za 9,5 tysiąca. Potrzebuję lepszą tarczę. Moja ma wygryziony... moja ma wygryziony kawałek. Bo co jest jeszcze innego tutaj? Nie mam żadnej innej broni. Dobra, wrócę do ciebie, przyjacielu. Tu jest puste pomieszczenie, ale pamiętam, że jeszcze gdzieś spotkałem pana, który był... A, i ten, i... Pieta jest teraz naszą waifu. Co? Pieta jest naszą waifu i Pieta podnosi nam ilość flaszek i ile życia podnoszą. Jest jej przykro, chociaż... She a good girl. Tak, właśnie teraz dosłownie ten dialog teraz mówi, że gdybym wiedziała, że jesteś jednym z tych wybrańców, to bym w ogóle... Mówiłem. Ale to nie jest prawda, bo my musieliśmy i tak jej wyklepać pogaństwo z duszy. Nie, nikogo nie zabiliśmy. To jest takie jak... Daliśmy jej klapsa. Religijnego klapsa jej daliśmy, bedla Giko. Tak bym to nazwał. Wybiliśmy jej głupoty z głowy. No. Nie chcesz dalej. Ten Maier to głos aktora Matta Berry'ego. No nie wiem, czy Matt Berry tutaj podkłada głos. Matt Berry jest najlepszy. Nie wiem, czy Matt Berry w jakiejkolwiek grze kiedyś... New York City! You are the most devious bastard in New York City! Tu jest. Matt jest. Lasz jest jeszcze lepszy. Tu jest pan, który ma 6 par rąk, niesamowitego wąsa i brodę. W brodzie ma kwiaty. Jest. Jak to w brodzie? Jest najlepszy. I pan ma dużo rzeczy do roboty, ponieważ można u niego kupić rzeczy. Ma dziwne rzeczy. Krewetki, ma generalnie seafood. Można u niego sprzedać.
Co? Masz shrimpy, tak? Masz shrimpy. Ma wszystko. Potrafi umieszczać w lampie oczy, które dają nam stacy. Potrafi ulepszyć naszą latarnię, do czego nie mam na razie tego, ale też potrafi... Albo jeszcze nie potrafi. Wiem, że potrafił też duszę po bossach, u niego się kupuje rzeczy, ale jeszcze widać nie w tym momencie. Z jakiegoś powodu. I potrafi rozmawiać. To jest cenna statystyka. Ja w ogóle jestem teraz w zaświatach z jakiegoś powodu. A, bo wszedłem tam u górę. Okej, to ma sens. Jada Pinkett Smith reveals in the interview with People tak? that she and Will Smith have been separated for 7 years. The craziest thing about this is that Will Smith probably found out at the same time as the rest of us. Tak. Zwłaszcza podobały mi się te filmiki, gdzie ona go biła gdzieś tam po twarzy, takie z komórki nagrywane. Jada, przestań mnie bić. Ona slug w pysk. Przestań mnie bić. Bang w pysk. Ulepszyłem? Mogę sobie ulepszyć... Przejdźmy się jeszcze gdzieś. Wbijmy sobie tu i wbijmy sobie w blask. Czy jeszcze trzeba w blask ładować? I ponoć zdradziła, że Will ma small pipi. W to nie uwierzę nigdy. Nie uwierzę w to, że Will ma small pipi. We wszystko uwierzę, ale nie w to. To już są, wiesz, to jest zawiść. To już jest właśnie. To było niepotrzebne. Magia jest słaba teraz. Czekajcie, którędy ja mam iść? Tędy. To też jest pan, który mówi, że no, ty se lampę dostałeś. Ja bym tą lampę lepiej nosił. Zazdrośnik. Zepnij go, kopnij go. Nie da się. Próbowałem. On mówi, żeby dać mu tą lampę, że on lepiej ją będzie nosił niż... A przechodzisz jeszcze raz, bo nie słuchałem, co to oko w lampie ci daje? Oko w lampie daje mi jakieś bonusy. To, które wsadziłem teraz, przy każdym dobrym uniku chyba daje obrażenia przeciwnikowi. Daje obrażenia te szare, w sensie wyszarza mu to życie. Okay. A to jest bardzo creepy koleś, który jest bardzo miłym panem i jest sprzedawcą. Tylko jest sprzedawcą takim, że ze strupów ściąga. Okej, czyli hieną. Właśnie on ma później dialog taki, że nie lubi takiego określenia, że on jest porządnym biznesmenem, a to skąd się biorą rzeczy, nie powinno... Wiesz, co jest creepy, czego nie mogę zapomnieć? Czekaj, mam dużo propozycji na to, ale kontynuuj. Pamiętasz w Dune, jak była scena w domu Harkonnenów? No. I tam mieli takiego pająka sklejonego z ludzkich części ciał? Nie pamiętam. Musisz sobie przypomnieć. A jak nie pamiętasz, to może sobie nie przypominaj, bo w takim razie zapomniałeś i żyjesz w tym lepszym świecie. Coś tam kiedyś oglądałem, jakiś filmik też był o tym, o lore. No i tak kupili sobie takiego ludzkiego pająka poszywanego. Strasznie creepy. Ludzki pająk poszywany. Swoją drogą. O, Krzyść. To pani mnie prawie wypchnęła z... Swoją drogą miałem nadzieję w grudniu obejrzeć Dune, a tu trajki. Nie będzie. Nie będzie Dune, nie będzie filmów, już w ogóle... ci writerzy się dogadali jakimś cudem, ale aktorzy się nie mogą dogadać. Właśnie dzisiaj czytałem o tym, że aktorzy siadają do tych rozmów i dostają za każdym razem gorszą ofertę niż poprzednim razem. No to jest klasyczna metoda, no. Jest taki, siadajcie z nami do rozmów ile chcecie, tylko za każdym razem jak będziecie to robić, my będziemy wam dawać gorszą. No to jest klasyczna presja czasu i teraz Przed następnym pytaniem, które mają z tyłu głowy, to co chyba, że nam zaproponują, lepiej to weźmy, bo nas na będzie jeszcze gorzej. No. Ale to są tak niesamowicie sztuczki takie poniżej, nie? Pasa.
Znaczy, czy ja wiem, no to jest, wiesz, no to jest, to są sztuki negocjacji, no. Tak się rozmawia. Ja wiem, to nazywasz negocjacją, no, takim najgorszym skurwysyństwem, nie? Takie korpo, które ma absolutnie wywalone na wszystko. Na wiesz, jakiś to... taki, na feedback od ludzi, na PR, na wszystko. Okej, okay, no wiesz, no negocjacjami, ale to ciężko nazwać negocjacjami, jak jedna strona trzyma w ręce jaja drugiej, nie? To wtedy to ciężko mówić o negocjacjach. No dobra, ale to producenci będą kręcić filmy z aktorami AI. To się nie klei. Prędzej wytwórnie pękną niż aktorzy. Ja są tak, tylko w tym czasie, zanim się dogadają, ci aktorzy też muszą z czegoś żyć. I nie mówimy o Tomach Cruzach, którzy są ustawieni do końca życia. Chodzi o aktorów, którzy grają dwie godziny w tygodniu, bo mają jakieś cameo w jakimś serialu, nie? Bo grają trupa na przykład. Oni muszą z czegoś przeżyć. Zobaczcie, jak wody nabrali w usta właśnie wszyscy ci tam celebryci Rocky. Kategorii A, nie? I wiesz, jak ci ludzie, wiesz, żyją z tygodnia na tydzień, mają jakieś tam kole, wiesz, na jeden dzień pracy, oni nie wytrzymają kwartału bez środków do życia. Ładna jest ta gra. Ta gra jest naprawdę ładna. Bo złego słowa nie mówię. Wiesz, Unreal Engine 5 jest takim silnikiem, że można ładne rzeczy robić, no. Jest to też powód, dla której nie ma tej gry na starym PlayStation, nie? Na PS4, na Xbox One. Czy mogę zaznaczyć tą panią stąd? Mogę? Dziękuję. Nie? Już nie mogę? Mogłem, ale już nie mogę, tak? Musimy wprowadzić do USA komunizm, kazać bogatym aktorom oddać kasę biednym aktorom. Nie, musimy... Musimy zjeść miliardera. Wystarczy jeden, nie? Jeden! To jest taki message. Serio. Zaraz będą wyciągali kwity, ile nie oddali na walkę z jakąś chorobą. Trzeba tylko zjeść jednego miliardera. Zaraz Gatesowie i Buffettowie będą wyciągali kwity, ile nie przekazali miliardów. Zaraz nagle zaczną płacić podatki. Starszy jeden, tak żeby do piony sprowadzić. Tak myślałem, kogo powinniśmy zjeść. Właśnie, czy tych takich poukrywanych miliarderów, właśnie jakichś takich Buffettów, wiesz, jakichś takich, którzy gdzieś tam nie chcą się pokazywać. Z tego, co rozumiem i słyszałem, to Buffett nie jest jakimś tam wielkim chujem, nie? Ale no to oczywiście, nie wiadomo ile w tym prawdy, a ile zasługi firmy PR-owej, która mu to... Żadny z nich nie płaci podatków. No. Wiesz, tam Gatesowie też dużo dobrych rzeczy zrobili, nie? Ale ja wiem tylko z tych filmów, z których się zgodzili wystąpić, więc ja nie wiem. Co to jest? To jest sub YouTube'owy, tak. Jak ktoś nasz kanał za... Nie subskrypcja, tylko follow, nie? Nie mamy subskrypcji. Tak, tak. Ja nie pamiętam, jak to wyłączyć, kiedyś to prowadziliśmy. Tak mówisz, jak będziemy napierdalać 1000 na godzinę, to ci będzie przeszkadzało. Tak, wtedy... przejdziemy przez ten most, wiesz, jak do niego dojdziemy. Można otworzyć z tej strony. Tak, jest masa takich właśnie miejsc w tej grze, że można otworzyć. Są skróty, tak. Lubię, jak się taki ten bajzer rozpada, nie? Prezydenta też to lubię, ale lubię, jak to można robić bez zatrzymywania się, w sensie biec, albo szarżą, albo rolką, nie? Mogę przez to przebiec roleczką. Zjeść jednego miliarda, nagle wreszcie popyt na ochroniarzy z bronią. Słuchajcie, nas jest... ludzi jest więcej niż miliarderów.
Zawsze jak myślę o tym, to mi się przypomina film World War Z z bratem Pittem. Jak wygląda fala ludzi? Znaczy, to były zombie wtedy. Jasne, ale... Ochroniarz też człowiek też musi jeść. No właśnie. To jest te dzwoneczki fajne. W sensie fajne pomysły, fajny design jest. Naprawdę. Nie, naprawdę jest super. Design gry jest jak najbardziej... To jest miejsce, w którym skończyłem, więc nie bardzo wiem, co jest dalej, więc pójdę jeszcze na dół, zobaczę jeszcze raz. O, przestrzeliliśmy karnego, to dobrze? Przestrzelony karny to jest taki mocniejszy, za 2 punkty. Tak. On już zeszł z boiska i powiedzieli, że tak, to nie. Jest tak strzelony, ale... że się nazywa, że jest przestrzelony i 2 punkty są wtedy. Teraz my przestrzeliliśmy, teraz oni tam 2 muszą. Trzeba nową piłkę przynieść, bo jest flag. Chyba, że czyjaś mama z balkonu zrzuci, to tak będzie szybciej. Pierwsze lordsy pachniały mi mocno Warhammerem, to Pyrzasty pisze, no bo one były takie darksidersowe, trochę wielkie zbroje, te naramienniki. O! Ten pan ma gdzieś ochronę w zaświatach. Fajnie jakby było tak, że ta ochrona na przykład byłaby piętro wyżej gdzieś. Tak jest potem. Okej. Okay. A nie, że oni zawsze przy nim latają, nie? Tak, są też takie. Skakanie jest okej, okay, bo dla skakanie mnie... Skakanie jest okej. Okay. Skakanie jest naprawdę okej. Okay. Skakanie jest okej okay i kopanie jest okej. Okay. Czego From Software jeszcze nie potrafi zrobić. Kostur z dzwonkami wypadł z pani. Czy kostur z dzwonkami jest lepszą bronią niż moja rzecz? No nie, nie może być lepszą. Katalizator orańskiego kaznodziei. To brzmi z jakiegoś powodu brudno. Nie? Oriański to pewno nazwa krainy. Okej, ten nie robi w ogóle obrażeń. Bo religii. Bo oranie to jest takie... Nieważne, może to jest... Może ja mam jakiś brudny. Brudny umysł. Rany. Miło z ich strony, tak, bo wszyscy tak na jego wystrzają. Wiesz co, oni są z tych takich nieagresywnych, jak mógłbym ich spokojnie, widzisz, bo on jest taki... Panie, okay. ja tutaj tylko sprzątam. Dechy wykładam na rusztowanie. Orleanie. To chyba z Nowego Orlanu, tak. To koniec, nie ma przejścia, a nie. Nie, no nie, spokojnie. Już nawet ambush był mały. Z jednym gościem, co to za ambush? Czasami wystarczy, wiesz? Czy ta pani strzela? Ta pani strzela magią. Masz wykupiony YouTube Premium? Nie, nigdy nie miałem YouTube Premium. Ja też. Wytłumacz mi, co daje YouTube Premium. Znaczy ja ostatnio znaczy to jest właśnie dziwne podejście, bo za streamingi płacę i mam takie, których nie oglądałem od miesięcy. YouTube to jest moja rzecz, tak, a YouTube to prawda. Oglądam codziennie. Tak. Codziennie. Prawda. I nigdy nie zapłaciłem za YouTube. I się nie będę, zastanawiam, czemu za jedną kłamał, płacę, a mam, za drugie nie. Mam adblocka od zawsze. Ja nie widzę reklam na YouTubie. Ale więc... na komórce to już problem, nie? Prawda. No właśnie. Gdzie jedzie ta winda? Zobaczmy. Akurat zero reklam i wygaszanie ekranu bez pauzy. Akurat wygaszanie ekranu to już się przyzwyczaiłem. Dla mnie to jest feature, że jak zamykam telefon, to przestaje mi grać. Akurat bym tego nie chciał. To bym chciał zachować. A, tak? Ty wchodzi sąsiad. Tak. Dokładnie tak. Nie wiem w jakich odmentach YouTube'a ty znalazłeś te filmy, ale pokieruj mnie. Ale tak, to jest po prostu wygodne dla mnie, to jest wygaszenie ekranu jest dla mnie jedno wiesz gdzie? Powiem ci, tego. Graj w Cyberpunka, no. Biegaj po tym mieście i tam wszystkie reklamy robią aaa, o! Tak, i po prostu baba przychodzi do mnie i mówi,
proszę cię, ścisz to, bo to tego się nie da już słuchać. Ludzie dzwonią, tak? Ludzie, może nie dzwonią, ale, ale faktycznie jęczy baba, jak biegasz po tym mieście non-stop. Okej, okej. Gdzie my jesteśmy? Są drzwi od tyłu do huba, ale nie mam klucza. Jeszcze nie masz klucza. Powinienem tutaj wszędzie robić, wiesz, powinienem tu wszędzie patrzeć moją lampką, nie? Czy tu nie ma jakichś odnóg, czy tu nie ma jakichś ścian, się gdzieś nie znikają. Ale myślę, że zrobimy sobie tutaj przerwę. To jest dobre miejsce. Ten pomarańczowy kolor, widzę, z tematem przewodnim. Takim się bardzo ta czerwień i pomarańcz. Wiesz co, chyba jest to celowo, żebyś wizualnie mógł w każdej chwili powiedzieć, czy jesteś w tym świecie, czy w drugim, nie? Tak, tak. To jest tak jak była kilka lat temu, była moda na plakaty filmowe, pomarańczowy i niebieski. Dalej jest, nie? Dalej chyba jest. No, jest chyba jest. Dalej nie umarło. Dobrze, moi drodzy, jak idzie wielkim owcem? Wielkim wyspom Glorious owczym? Wielkim owcom, owcom, wyspom owczym. Wielkim wyspom owczym. A jak idzie przegrywają Polska? Z nami, no. Przegrywają z nami 1-0, ale tylko dzięki nam, bo mogliśmy im karnego strzelić, przegrywaliby 2-0, ale chyba nie chcieliśmy ich upokorzyć, więc przegrywają. Z Wielkim Królestwem Polskim, tak? Tak. Z wielką Lechią. Z wielką Lechią. Wow, to dobrze, jak tak. Przegrywają, to jest okej. Okay. Kończymy. Dzięki czat, że wpadliście. Mam nadzieję, że nie usnęliście z nudów na tym bossie. Udało się go pierdyknąć. Gra jest naprawdę spoko, a jeżeli chcecie posłuchać więcej o tej grze, to zapraszam w sobotę, późnym popołudniem na wszystkie wasze ulubione aplikacje podcastowe, gdzie wyjdzie najnowsza formogatka i tam będziemy o tej grze mówić w większych detalach. A tymczasem Borem nas uciekamy. Dzięki, Tartak. Polecam się. Dzięki, Jay. I widzimy się w niedzielę o godzinie 18 na streamie z Fables Bez Est. Bye. Tak jest.